Słuchasz podcastu Akademia Szczęśliwego Życia. Tutaj nauczysz się, jak być szczęśliwym. No, także witam na tym pierwszym naszym wykładzie w cyklu Akademia Szczęśliwego Życia. Temat pierwszy o szczęściu, czyli takie wprowadzenie, co to w ogóle jest szczęście i jakieś podstawy dążenia do szczęścia, nie? Jak do szczęścia się dąży. Kolejny temat, ja już może od razu uprzedzę, bo już były pytania, to od razu powiem, zwłaszcza, bo może ktoś wcześniej będzie musiał wyjść, to wtedy nie usłyszy, że następny temat będzie o miłości, a kolejny o wolności. Kolejne dalej tematy, już czwarty, piąty i tak dalej, to już będzie zależał też trochę i od Państwa sugestii. Będę pytał też o ewentualne sugestie, albo kierując się jakąś swoją intuicją, jakiś temat wybiorę. Znaczy generalnie, dlaczego w ogóle mówię o szczęściu? Może najpierw tak, ponieważ uważam, że szczęście to jest sens życia człowieka. Dążenie do szczęścia to jest sens życia człowieka. Wręcz powiedziałbym, że dążenie do szczęścia to jest jedyny obowiązek, jaki na nas spoczywa. To o tym jeszcze będziemy sobie kiedyś mówić. Przyjdzie taki czas, kiedy będziemy sobie mówić o obowiązkach, powinnościach i tak dalej, ale to jeszcze nie dziś. Dziś tylko powtórzę jeszcze raz, że według mnie jedynym obowiązkiem człowieka jest dążenie do szczęścia. I to jest sens, cel życia człowieka. Wokół tego powinny być skoncentrowane wszystkie nasze działania, wszystko, co w życiu robimy. Stąd Akademia Szczęśliwego Życia i temat pierwszy o szczęściu. Przepraszam. I pierwsze, co to jest szczęście? Wziąłem z Wikipedii, to dzisiaj jest modne, nie? Więc kierując się modą, wziąłem definicję z Wikipedii. Szczęście jest emocją spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Psychologia wydziela w pojęciu szczęście, rozbawienie i zadowolenie. O tyle chciałem skorzystać z tej definicji, że tutaj zawarte jest to dość ważne rozróżnienie na rozbawienie i zadowolenie. Bo rzeczywiście tak jest w praktyce, że kiedy jesteśmy rozbawieni, to często mówimy, że jesteśmy szczęśliwi. Tyle, że jak ja będę mówił tutaj o szczęściu, to nie będę mówił o tego rodzaju szczęściu. Bo rozbawienie to jest stan, który jest bardzo przejściowy, chwilowy. To jest na chwilę. Jest coś się fajnego wydarzyło, spotkaliśmy się w fajnym gronie, było wesoło, jesteśmy rozbawieni i mówimy często tak spontanicznie, że jesteśmy szczęśliwi, mieliśmy, nie wiem, szczęśliwy dzisiaj wieczór, bo w fajnym gronie spędziliśmy i tak dalej. Ale wracamy do domu i już wszystko wraca, jak to się mówi, do normy. Więc nie o tego rodzaju szczęście chodzi, tylko bardziej o to drugie, czyli zadowolenie. I tutaj bym powiedział, że chodzi o zadowolenie totalne. Kiedy ja mówię o szczęściu, mam na myśli taki stan umysłu, serca, stan wewnętrzny, generalnie nazwijmy to człowieka, który cechuje się właśnie zadowoleniem. Tak, zadowoleniem. I dlatego poniżej napisałem jakby własną definicję szczęścia. Szczęście to zadowolenie, czyli stan zaspokojenia własnych
potrzeb. Podkreśliłem celowo własnych potrzeb. Być może ktoś tutaj od razu się zdziwi, że ksiądz mówi takie rzeczy. No może wiedząc, że jestem jezuitą, to może już mniej się dziwicie, ale mimo wszystko jestem księdzem i wiem, że niektórzy tak myślą, że nie wypada księdzu mówić o tym, że należy dbać o zaspokajanie własnych potrzeb. Natomiast w trakcie naszych wykładów, już nawet dzisiaj postaram się to dość mocno przybliżyć, będę starał się uzasadnić tę tezę, pokazując jednocześnie, że to nie stoi w żadnej sprzeczności z miłością, troską o innych, altruizmem, hojnością, wielkodusznością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy jednak na początku spróbowali przynajmniej, chciałbym zaproponować, nie? Żebyście spróbowali pójść za tym moim tokiem myślenia, według którego szczęście to zadowolenie, czyli stan zaspokojenia własnych potrzeb. Bo zastanówmy się, kiedy tak naprawdę czujemy się szczęśliwi. Wspomnijmy różne chwile, które nazywaliśmy chwilami szczęścia. Myślę, że jeżeli się dobrze zastanowimy, wejdziemy w siebie, to każdy z nas przyzna, że to był moment, kiedy nasze własne potrzeby zostały zaspokojone. Wspominałem choćby o takiej czymś jak mile spędzony wieczór w miłym towarzystwie. Ale też powiedzmy tutaj o czymś więcej właśnie, powiedzmy o czymś, co jest bardziej trwałe. Czyli na przykład, nie? Ktoś mówi, że ma szczęśliwe życie rodzinne, małżeńskie, jest szczęśliwy, że ma takiego męża, taką żonę. Niestety dość mało jest takich ludzi, ale są, tak naprawdę. Myślę, że też na tej sali są. Ale tylko jedną taką parę, tak? Tylko jedną. No więc właśnie. I jeżeli o tym mówimy, nie? Jeżeli mówimy, że właśnie mam jakieś szczęście, szczęśliwe życie tak zwane i tak dalej, to na ogół mówimy właśnie o tym, że są zaspokajane jakieś nasze własne potrzeby. Bo kiedy z kolei człowiek jest nieszczęśliwy? Właśnie wtedy, kiedy doświadcza deficytu, kiedy jego potrzeby są niezaspokajane. Na tym polega bycie nieszczęśliwym, że nie są zaspokojone nasze potrzeby. I kolejna rzecz, która wpisuje się jakby w też definicję, stanowi pewien element definicji szczęścia. Zresztą szczęście należy pewnie do takich pojęć, które trudno bardzo zdefiniować i nie ma jakiejś jednej obowiązującej definicji. Natomiast na potrzeby tutaj naszego wykładu staram się pewną definicję zaprezentować i elementem tej definicji jest też to, mianowicie szczęście to umiejętność. Stąd ten szczęśliwy uczeń. Ponieważ jest bardzo powszechne przekonanie, że szczęście to jest coś, co musi przyjść z zewnątrz. Że skoro szczęście polega na tym, że są zaspokojone moje potrzeby, to szczęście musi przyjść z zewnątrz. I teraz albo mi się ono uda, jakby przyjdzie, trafi mi się. Stąd też na przykład czasem używamy tego słowa szczęście w takim kontekście właśnie takiego szczęśliwego trafu. Czyli, że miałem szczęście, to znaczy trafiłem akurat na moment, kiedy nie było korków na przykład. Nie? Dzisiaj jechałem tutaj, no i trafiłem, miałem szczęście, bo nie było po drodze korków. Właśnie, takie jest dość powszechne przekonanie, nie? Że szczęście zależy od czynników zewnętrznych. Tymczasem
chciałbym dziś już i potem na kolejnych naszych wykładach, chciałbym wykazać, będę próbował wykazać, że szczęście to jest coś, czego trzeba się nauczyć. I nie stoi to w sprzeczności, tu jest tylko pozorna sprzeczność, za chwilę jeszcze do tego wrócimy, pozorna sprzeczność między tym, że szczęście jest stanem zaspokojenia naszych potrzeb, a tym, że szczęście to jest umiejętność, to jest coś, co tak naprawdę zależy od nas samych. Bo jeżeli szczęście to jest umiejętność, to znaczy, że to zależy od nas samych. Sprzeczność to jest tylko pozorna, za chwilę do tego wrócimy. W każdym razie szczęścia trzeba się nauczyć, bycia szczęśliwym trzeba się nauczyć. Stąd nazwa tego cyklu wykładów. Ja już prowadzę ten wykłady pod taką nazwą już z 13 chyba lat. W Bydgoszczy zacząłem bodajże w 2005 roku. I nazywając w ten sposób nie, cykl tych naszych wykładów, chciałem to przede wszystkim przekazać. Nie? Akademia Szczęśliwego Życia, czyli że szczęśliwego życia trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć. Zresztą w ogóle myślę, że to, czego nam bardzo brakuje, to właśnie takiej postawy wiecznego ucznia. Jest coś takiego gdzieś w naszym myśleniu, dość powszechne jest takie myślenie, że skoro już skończyłem szkołę, studia, to już w zasadzie nie muszę się uczyć. No ewentualnie gdzieś tam muszę się w dzisiejszych czasach doskonalić zawodowo, no bo jest jakiś postęp technologiczny, bo firma ode mnie czegoś tam wymaga. Ale gdy chodzi już o inne rzeczy, zwłaszcza dotyczące relacji ze sobą, ze światem, to już najczęściej wydaje nam się, że już niczego się nie ma potrzeby uczyć i się nie nauczę nawet. I to jest błąd. Doświadczamy tego, co nazywamy nieszczęście, stanu nieszczęścia, właśnie po to, żebyśmy uświadomili sobie, że czegoś nie umiemy. Brak nam jakiejś umiejętności. Bycie szczęśliwym, mówiąc inaczej, to jest sztuka. Albo też inaczej, życie jest sztuką zaspokajania własnych potrzeb. To tak przy okazji też jakiś rodzaj definicji, czym jest życie. Życie jest sztuką zaspokajania własnych potrzeb. Ktoś powie, no dobrze, znowu o tych potrzebach. I to w dodatku ksiądz. Może powiem od razu, to jeszcze do tego będziemy wracać, zwłaszcza na kolejnych wykładach. Ale chciałbym zwrócić na to uwagę, że człowiek to jest taka istota, która 24 godziny na dobę, czy chce, czy nie chce, zaspokaja, czy przynajmniej dąży do zaspokojenia swoich potrzeb. 24 godziny na dobę. Gdyby doba miała 25 godzin, byłoby 25. Obojętnie cokolwiek robimy, śpimy, zaspokajamy potrzebę odpoczynku. Rozmawiamy z kimś, zaspokajamy potrzebę kontaktu na przykład. Może być inna potrzeba. Wy zaspokajacie jakieś swoje potrzeby, potrzeby rozwoju na przykład, uczestnicząc, słuchając tego wykładu. Ja zaspokajam też po części potrzeby rozwoju, bo dla mnie każdy wykład to jest też coś, co ja sobie mówię do siebie. Mi to też jest potrzebne dla rozwoju, ale to jest też zaspokajanie potrzeby pięknej, wspaniałej potrzeby. Zresztą wszystkie potrzeby są piękne, ale ta jest królową wszystkich potrzeb, mianowicie potrzebę dawania życia. Potrzebę wzbogacania życia innych. I tak dalej. W każdym razie cokolwiek robimy, zaspokajamy własne potrzeby. Zawsze, 24 godziny na dobę. I teraz ten stan, który nazywamy nieszczęściem, czyli kiedy mówimy, że jestem nieszczęśliwy, to jest sytuacja, kiedy
nam się to nie udaje, kiedy nam to nie wychodzi, nie wychodzi nam zaspokajanie własnych potrzeb. I oczywiście, że otoczenie może nam często w tym pomóc, ale niekoniecznie. Ostatecznie i tak jest to coś, co jest zależne od nas samych. Od tego, czy zadbamy o siebie mądrze. Życie jest sztuką zaspokajania własnych potrzeb, czyli zadbaj o siebie mądrze. Tutaj to słowo mądrość znów się pojawia w nawiązaniu do nazwy naszego cyklu wykładów, czyli Akademia Szczęśliwego Życia. Życie jest sztuką zaspokajania własnych potrzeb. I jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, jeżeli doświadczamy takiego stanu, który nazywamy nieszczęśliwością, byciem nieszczęśliwym, to oznacza, że czegoś się nie nauczyliśmy. Nie opanowaliśmy tej sztuki w wystarczającym stopniu. I teraz są dwa zasadnicze czynniki, które decydują o tym, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Pierwszy to jest, i oba te czynniki dotyczą już naszej sztuki, właśnie umiejętności, wiedzy, też doświadczenia, praktyki, czyli wszystkiego tego, co mamy na myśli, mówiąc umiejętność, sztuka. Są dwa zasadnicze czynniki. Pierwsza rzecz to jest hierarchia potrzeb. To jest bardzo ważne, jak w naszej świadomości ukształtowana jest hierarchia potrzeb. Potrzeby mamy zawsze. Być człowiekiem to znaczy mieć potrzeby. Nie ma człowieka, który nie ma potrzeb. Albo nie ma człowieka, który ma mniej potrzeb od innego człowieka. Co najwyżej w danym momencie ten człowiek ma jakby bardziej na wierzchu, jakby wyeksponowaną tę potrzebę, a inny inną. Natomiast nie można powiedzieć generalnie, że istnieje jakby, że są różne gatunki ludzi, że są takie gatunki ludzi, którzy mają mniej potrzeb. Na ogół wiele matek, żon uważa, że należą do takiego gatunku właśnie ludzkiego, takiego rodzaju ludzkiego, który ma mniej potrzeb niż inni, niż mąż na przykład, niż dzieci. No i to jest początek często bardzo poważnych problemów. Takie myślenie. W każdym razie, jeśli chodzi o potrzeby, to jesteśmy w nie wyposażeni porówno. Co innego, zaspokojenie potrzeb. Jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb, to już nie ma równości. Nie ma równości. Ale jeśli chodzi o samo występowanie potrzeb, jest absolutna równość. I teraz, kiedy przyglądamy się tym naszym potrzebom, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy uczyli się nazywać nasze potrzeby. Do tego wrócimy, to przyjdzie jeszcze taki moment, kiedy zaproponuję, powiem o pewnej liście potrzeb, żeby pokazać, ile ich jest, jak bogaty jest ten świat, ale to na to przyjdzie czas. Proszę bardzo. No akurat nie jest to potrzeba, ale to jeszcze kiedyś sobie wyjaśnimy. Nie istnieje coś takiego jak potrzeba zadawania pytań. Istnieje potrzeba rozwoju, a zadanie pytania jest strategią zaspokojenia tej potrzeby, więc przejdźmy do strategii. Proszę bardzo. No więc właśnie, to znaczy ja powiem tak, że jestem bardzo otwarty na pytania, natomiast zawsze obawiam się, że jeżeli tych pytań będzie za wiele, to może stać się tak, że w pewnym momencie już przerodzi się nasze spotkanie po prostu w takie pytanie-odpowiedź, nie? Taki bardziej wywiad, nie? Ze mną. I wtedy ja nie przekażę tego, co chciałem przekazać. Więc umówmy się może tak, że raczej
ja postaram się, no najpóźniej po jakiejś tam godzinie, 15 minut wykładu, dać czas na zadawanie pytań, więc właśnie proszę sobie notować. Tym bardziej, że też czasami będzie tak, że to, co ja powiem w dalszej kolejności, będzie już odpowiedzią na pytanie, które się zrodzi. Więc tak się umówmy, że ja dam czas na zadawanie pytań, ale jestem bardzo, bardzo otwarty, bardzo chętnie będę na pytania odpowiadał. Tak więc dwa zasadnicze czynniki w tym naszym kształtowaniu umiejętności bycia szczęśliwym. Pierwsza rzecz to jest ukształtowanie, właściwe ukształtowanie, mądre ukształtowanie hierarchii potrzeb. I w tym nam pomaga wyznawany system wartości. To jest, stąd tak dużo mówimy i słusznie, nie? O wartościach, dzielimy się tym, mówimy sobie, co dla nas ma wartość. Tego nawet uważam, że za mało sobie o tym mówimy. W relacjach, w komunikacji, w małżeństwie czy w rodzinie generalnie. Bardzo, bardzo, taka jest moja obserwacja, że bardzo brakuje właśnie komunikowania sobie, co dla mnie ma wartość. Czyli na czym mi zależy, mówiąc inaczej, tak prostszym językiem, na czym mi zależy. No i też bardzo ważne jest to, żebyśmy uczyli się, co ma faktyczną wartość, no? Czyli co warto postawić w tej hierarchii wartości gdzieś na pierwszym miejscu, a co ma mniejszą wartość. Na przykład dość dużo się mówi o tym, że dużo większą wartość mają relacje niż pieniądze. Dużo ludzi o tym zapomina. No? Ale na przykład jak rozmawiam z młodzieżą, to wśród młodzieży takiej nastoletniej ja nie spotkałem jeszcze człowieka, który mówiłby, że pieniądze są dla niego większą wartością niż relacje. Owszem, młodzi ludzie potrafią być bardzo tacy nastawieni na pieniądze, zdobywanie, myślą ciągle o tym i tak dalej, ale jak ich zapytać, nie, co jest dla ciebie ważniejsze, relacje, życie rodzinne czy pieniądze, to zawsze odpowiedzą nie, jednak życie rodzinne. Jednak życie rodzinne. Zwłaszcza jeżeli ktoś przeżywa mocne deficyty, jeśli chodzi właśnie o relacje, to zwłaszcza takie osoby będą podkreślać to, że relacja jest największą wartością dla nich, czy wielką wartością w każdym razie, nie? A nie pieniądze na przykład. Nie? Najczęściej tak dość śmiało mówią o tym, że pieniądze mają wielką wartość. Ci, którzy mają zaspokojone różne potrzeby, które związane są właśnie z relacjami, czyli po prostu są otoczeni miłością, akceptacją. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy też tworzyli w swojej świadomości pewną hierarchię potrzeb. I drugi czynnik to jest strategie zaspokajania potrzeb. Można mieć bardzo dobrze ukształtowaną hierarchię potrzeb, opartą na bardzo dobrym systemie wartości, trafnym, mądrym systemie wartości. Natomiast można zaspokajać te potrzeby, realizować to w głupi sposób. W głupi sposób. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy przyglądali się właśnie swoim nawykom, temu, jak zostaliśmy wychowani, jak wyglądało nasze życie po prostu rodzinne, z którego wyrośliśmy, wyszliśmy. Bo te nasze strategie zaspokajania potrzeb są kształtowane w ogromnej mierze właśnie przez wychowanie i wynikające z tego różnego rodzaju nawyki. Na przykład taką jedną z bardzo popularnych strategii zaspokajania potrzeb jest na przykład nadużywanie alkoholu. W tej chwili mówi się, że w Polsce jest około 1 000 000 zdiagnozowanych alkoholików i kolejne 2 000 000 takich, którzy jeszcze nie są zdiagnozowani, a
prawdopodobnie mają ten problem, są uzależnieni od alkoholu. I właśnie picie alkoholu nałogowe jest strategią zaspokajania potrzeb. No nie muszę tłumaczyć oczywiście, że strasznie głupią strategią, która nie może doprowadzić do zaspokojenia tychże potrzeb. To jest strategia, która daje tylko poczucie, jakby moje potrzeby zostały zaspokojone. Czyli na przykład często ludzie piją, dlatego że się boją. Jak się napiją, to alkohol powoduje takie zmiany w układzie, w systemie nerwowym, że ten człowiek nie czuje tego lęku. Jemu się wydaje, że on już ma zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa. A tymczasem w żadnym stopniu to jest nieprawdą, nie ma zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa. Natomiast jednocześnie dzieją się inne złe rzeczy, na przykład spóźnia się do pracy albo jest zawodowym kierowcą i wczorajszy wsiadł za kierownicę, policja go zatrzymała, sprawdzili, miał promile, odebrali prawo jazdy i tak dalej. I zaczyna się potem już cała lawina różnych problemów. To tak dla zilustrowania, to jest taki jeden z bardzo typowych, powszechnych dość też przykładów właśnie błędnych strategii zaspokajania potrzeb. W każdym razie na to mają duży wpływ nawyki i wychowanie, czy nawyki, które wynikają z wychowania. I a propos teraz właśnie hierarchii potrzeb. To jest pewna taka, ja to nazwałem piramida potrzeb, którą sam jakby wymyśliłem, stworzyłem na potrzeby tych moich wykładów, zajęć, nie tylko związanych właśnie tutaj z uczeniem się bycia szczęśliwym. Wykorzystuję tę piramidę przy różnych sytuacjach, różnych momentach, różnych wykładach. I na pewno jest to coś, nad czym cały czas pracuję, w tym sensie, że nie traktuję tego jako dopracowany już pewien model hierarchii potrzeb. Natomiast na razie póki co, im dłużej myślę nad tym, pracuję też, właśnie prowadzę wykłady i dzieląc się tymi przemyśleniami, to coraz bardziej przekonuję się, że na pewno wśród naszych potrzeb na samym szczycie są te trzy potrzeby, które tutaj są wymienione, wypisane czerwonym kolorem. Potrzeba przynależności, która jest dość zbieżna z potrzebą akceptacji. Potrzeba uznania, która jest bardzo zbieżna z potrzebą poczucia własnej wartości. I potrzeba dawania życia, o której już wspomniałem, która według mnie jest królową wszystkich potrzeb. I teraz, dlaczego stawiam te trzy potrzeby na samej górze? Na kolejnych wykładach będę starał się wykazywać, zwłaszcza jak będziemy mówili o miłości, to będę starał się uzasadnić, dlaczego, znaczy co się kryje jakby za tymi potrzebami i w ten sposób jakby będziemy mogli, mam nadzieję, zobaczyć znaczenie jeszcze bardziej, nie, uświadomić sobie znaczenie tych potrzeb. Natomiast teraz tylko chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że te trzy potrzeby stawiam na samej górze dlatego, że od zaspokojenia tych trzech potrzeb najbardziej zależy to, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Bo o to chodzi w ogóle generalnie w tej hierarchii potrzeb, nie, którą tutaj przedstawiłem w formie piramidy. Że te, które są na samej górze, to są właśnie te, od których zaspokojenia najbardziej zależy to, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Dlaczego na samym dole jest potrzeby, są potrzeby fizjologiczne? Nie dlatego, że one są jakby mniej ważne jakby z zasady. Nie, bo jeżeli ja mam bardzo pilną w danym momencie potrzebę fizjologiczną, to ja nie myślę o żadnych innych potrzebach. To
Znacie zwykle tutaj w tej sytuacji, w tym momencie zawsze przypominam taki żart, kawał, jak to facet biegnie, bo ma problemy żołądkowe, no i biegnie szybko do toalety, chwyta za klamkę, jest jedna kabina tylko zamknięte, szarpie, mówi, proszę pana, szybko, bo ja już zaraz zrobię. A stamtąd odzywa się ten człowiek z wnętrza, o szczęśliwy, a ja już tu 2 godziny siedzę i nic. No i w takich sytuacjach, nie, to rzeczywiście potrzeby fizjologiczne będą dla nas najważniejsze, więc nie dlatego, że one są jakby mniej ważne, umieściłem je na samym dole. Chodzi tylko o to, że jeżeli już w końcu ten facet wszedł do tej kabiny, zrobił co chciał, to jak długo on będzie z tego powodu szczęśliwy? 5 minut, 10, 15? Raczej nie więcej. Natomiast jeżeli mamy zaspokajane te 3 potrzeby, które są na szczycie tej piramidy, to pojawia się w nas szczęście, które, jak to się mówi, nie opuszcza nas. W każdym razie jest ono bardzo trwałe. Do tego stopnia, że można czasami doświadczyć czegoś, zwłaszcza w relacji z Panem Bogiem, można doświadczyć na przykład tak mocno przynależności, że to doświadczenie, jedno, na jakichś rekolekcjach, wystarcza nam, jak to się mówi, niektórzy czasem mówią, wystarcza mi na całe życie. W tym sensie, że ono jest jakby, to jedno wydarzenie jest ciągle dla mnie pokarmem dla bycia szczęśliwym. Tak samo dawanie życia. Bywa tak, że właśnie kiedy się urodzi dziecko, to sam ten fakt, to, że zostałem ojcem, zostałem matką, powoduje, że człowiek już przez samo to jest jakby ciągle szczęśliwy. Ciągle to znaczy również wtedy, kiedy jest mu smutno. Bo to jest może też bardzo ważna rzecz, ale to o tym będziemy sobie mówić na kolejnych wykładach, że to szczęście, o którym my tutaj mówimy, to jest szczęście, które nas nie opuszcza nawet wtedy, kiedy jest nam smutno. Kiedy cierpimy. I to jest możliwe, właśnie wtedy jesteśmy szczęśliwi pomimo smutku na przykład spowodowanego śmiercią kogoś bliskiego, kiedy mamy bardzo mocno, dobrze zaspokojone te 3 potrzeby dawania życia, przynależności i uznania. W każdym razie od zaspokojenia tych 3 potrzeb zależy w naszym życiu najwięcej, jeśli chodzi o bycie szczęśliwym. I proponuję, żebyśmy się temu tak na spokojnie, żebyście się przyjrzyjcie się temu w codziennym życiu. Tak może dla przybliżenia, tylko krótko powiem, przynależność. No to jest oczywiście rodzina. Dlaczego cenimy sobie rodzinę, relacje właśnie? No bo rodzina zapewnia przynależność. Dlaczego Pan Jezus, kiedy apostołowie poprosili, Panie, naucz nas modlić się, Pan Jezus powiedział, mówcie Ojcze. Bo słowo Ojcze oznacza, że należę do Boga. Jestem dzieckiem Boga, jestem synem Boga, jestem córką Boga, więc mam przynależność i to nie do byle kogo. A skoro mam przynależność, to znaczy, że też jestem akceptowany. Rodzice przynajmniej, jeżeli naprawdę kochają dzieci, no to akceptują je takimi, jakimi są. No i tak samo uznanie. Jak bardzo cierpimy, kiedy na przykład w relacji małżeńskiej tego nie ma. Kiedy nie wyrażają sobie wzajemnie małżonkowie uznania. I tu nie tyle chodzi o pochwały, to jeszcze kiedyś też o tym będziemy sobie mówić. Nie tyle chodzi o pochwały, co o po prostu takie, nawet takie zwykłe słowo właśnie potrzebuję ciebie. Zobaczmy tak w kontekście też potrzeb, refleksji nad światem potrzeb. Zauważmy,
jak ważne jest dla nas to, że ktoś nas potrzebuje. Jeżeli mąż powiedziałby żonie, kochanie, ja już ciebie nie potrzebuję, to co ona by pomyślała? Nie kocha mnie. Znalazł sobie inną. Nie? Nie kocha mnie. A wydawałoby się, że potrzebować kogoś to jest egoistyczne. Nie, nie właśnie to nie jest egoistyczne. Nie? To nie jest egoistyczne. I właśnie kiedy żona mówi mężowi, czy mąż mówi żonie, słuchaj, potrzebuję ciebie, nie? To w ten sposób wyraża uznanie, czyli zaspokaja potrzebę uznania, potrzebę poczucia własnej wartości. Bo człowiek, który doświadcza uznania, jednocześnie ma poczucie własnej wartości. Tutaj może tak krótko a propos tej potrzeby opowiem taką historię. Znaczy, to był wykład, który wygłosił ojciec Stanisław Napiórkowski, franciszkanin, profesor KUL-u. Ja słuchałem tego wykładu wiele lat temu, bodajże w 2000 roku. I to był wykład na temat współpracy człowieka z Bogiem w dziele zbawienia świata. Także temat jakby był trochę inny od tego, o czym my tutaj sobie mówimy. Natomiast zaczął ten wykład od takiego wspomnienia z dzieciństwa. Mianowicie opowiedział, że jak był mały, miał tam 4-5 lat, stanął w progu domu, mieszkał na wsi, takiej ubogiej wsi podlubelskiej, i zobaczył, jak mama wyciąga wodę ze studni. I jak zobaczył to, to zawołał: mamo, ja ci pomogę. I mama na to powiedziała: tak, Stasiu, chodź, pomóż, jak najbardziej, chodź, pomóż mi. No i opowiada, że efekt był taki, że mama musiała nieść do domu nie tylko wiadro z wodą, ale również jego. I przez to, że on trzymał to wiadro, to jeszcze tam się część tej wody wylało. Ale mama weszła z nim do kuchni, postawiła wiadro na podłodze, wzięła Stasia na ręce, uściskała, przytuliła i powiedziała: Stasiu, mój kochany, co ja bym bez ciebie zrobiła? To jest właśnie genialne, nie? W wykonaniu prawdopodobnie niewykształconej, nieuczęszczającej na żadne wykłady z Akademii Szczęśliwego Życia mądrej kobiety. Potrafiła dać swojemu dziecku, zaspokoić jego potrzebę uznania. I to jest niestety dość często, zatrzymuję się tu chwilę przy tym, bo to jest dość potrzeba dość często jakoś tak zaniedbywana, nawet bardziej chyba niż ta potrzeba przynależności. A to powoduje cierpienie, czyli cierpienie, ale takie prawdziwe. Prawdziwe cierpienie, bo takie, które dotyka tego, co dla nas absolutnie najważniejsze. I co prowadzi na przykład do takich sytuacji, że człowiek nie chce żyć. No właśnie, bo to jest bardzo charakterystyczne, nie? Dla sytuacji, kiedy człowiek jest nieszczęśliwy, nie? Że człowiek nie chce żyć. Rzeczywiście życie w sytuacji, kiedy człowiek nie jest szczęśliwy, nie jest życiem. Więc jeżeli ktoś popełnia samobójstwo, to on tak naprawdę on nie zabija życia. On już tylko przypieczętowuje, legitymizuje pewien stan, znaczy jakby ogłasza. Co się stało w jego życiu. Natomiast faktyczne samobójstwo, zabijanie życia, zaczyna się wtedy, jeżeli ja nie dbam o zaspokajanie tych potrzeb. Stąd na przykład mówi się Marshall Rosenberg, do którego będziemy też nieraz tutaj nawiązywać, będę się powoływał na niego, bo jestem zafascynowany Rosenbergiem. On mówi, że depresja to jest taki stan człowieka, w którym człowiek nie ma kontaktu z własnymi potrzebami. A przez to, że nie ma kontaktu z własnymi potrzebami, to też nie dba o ich zaspokojenie. Bo nawet nie wie jak właśnie, nie ma strategii, nikt go tego nie nauczył i tak dalej. No i trzecia królowa, jak już powiedziałem, wszystkich potrzeb, potrzeba dawania życia. Nie czarujmy się, przyznajmy się,
Oczywiście to jest tylko moja sugestia, ale taka zachęta, ale zachęcam bardzo, bardzo gorąco do tego, żebyśmy przyznali się, że decydując się na przykład na potomstwo, robiliście to dla siebie. Ja na przykład, tak jak nie decydując się na to, żeby przyjechać tutaj poprowadzić ten wykład, ja to zrobiłem dla siebie. Oczywiście dla was też, wy też z tego korzystacie. Ale ja to zrobiłem przede wszystkim dla siebie. Cokolwiek robimy, tak naprawdę robimy zawsze dla siebie. Mało tego, uważam, że Pan Bóg cokolwiek robił, Pan Bóg stworzył nas dla siebie. Czy dlatego, że był nieszczęśliwy? Nie, tylko dlatego, że ma potrzebę dawania życia. Chciał ją zaspokoić bardziej. Bo co jest teraz charakterystyczne dla tych trzech potrzeb? Wszystkich trzech, a zwłaszcza dla potrzeby dawania życia. Charakterystyczne jest to, że nigdy nie można tych potrzeb zaspokoić do końca. To znaczy, nawet kiedy już mam poczucie, że one są zaspokojone, to ja chcę je zaspokajać jeszcze bardziej. Co nie znaczy, że jestem nieszczęśliwy. One są jakby nieskończone, te potrzeby. Ale generalnie tylko te trzy potrzeby. Czyli jakby nigdy dość. Stąd stawiam je na samym górze jako właśnie koronę taką, nie? Wszystkich potrzeb. Bo te potrzeby, które wymieniłem niżej, potrzeba bezpieczeństwa, bliskości, wolności, czyli autonomii, rozwoju, to są potrzeby, które mi się wydaje, że tak, po pierwsze łatwiej jest je zaspokoić, to znaczy dojść do takiego momentu, w którym jakby nie brakuje mi absolutnie, na przykład nie, potrzeba bezpieczeństwa. Jak małe dziecko na przykład nie, śpi w łóżeczku, uśmiechnięte, nie, czy usypia na przykład, nie? Szczęśliwe, zadowolone w momencie, kiedy tam, nie wiem, w czasie czytania bajki przez mamusię czy tatusia. Nie? To jest moment, w którym to dziecko ma zabezpieczone, ma zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa w 100%. Nie? Tak samo nawet powiedziałbym potrzebę bliskości, potrzebę wolności. To już w innych momentach, nie? No, ale też nie, to jest bardzo, zresztą o tym będziemy mówić, nie? Trzeci wykład będzie o wolności, to wtedy się na tym skupimy bardziej. No, natomiast te trzy potrzeby dawania życia, przynależności i uznania to są takie potrzeby, które nawet jak mam już je zaspokojone w 100%, to i ktoś do mnie przychodzi i daje mi więcej, to nagle się okazuje, że ja mogę przyjąć więcej. Że jakby i jakby moje szczęście się jeszcze jakby bardziej wzmaga, ale to nie znaczy, że go brakowało. Nie? Właśnie jest coś takiego, jest coś mistycznego, jest coś wyjątkowego właśnie w tych trzech potrzebach. A zwłaszcza w potrzebie dawania życia. No tutaj poniżej napisałem pozostałe potrzeby. Tutaj mówię, kiedyś, jak jeszcze do tego tematu potrzeb wrócimy, to będę starał się przybliżyć jeszcze inne, nie? Pokazywać całe spektrum potrzeb. Zresztą jest taka fajna aplikacja na Androida, przynajmniej, nie wiem, czy na iPhone'a też, Dziennik Potrzeb. I w oparciu o tę, z pomocą tej aplikacji można fajnie ćwiczyć rozpoznawanie potrzeb, nazywanie ich i tak dalej. I tam już co do tej hierarchii, nie, tych pozostałych potrzeb, to ja osobiście no, nie mam jakiegoś zbyt sprecyzowanego zdania. Ciągle to odkrywam, zgłębiam. Dla mnie ten świat potrzeb jest już od przynajmniej kilku lat taki bardzo świadomy sposób, jest taką pasją i muszę powiedzieć, że daje mi dużo radości właśnie przyglądanie się temu, tym naszym światu potrzeb. I jeszcze ten wspomniany już przez moment pozorny paradoks. Właśnie twoje szczęście jest w tobie, czyli mówiąc inaczej, twoje szczęście, bycie szczęśliwym nie zależy od świata zewnętrznego, tego ile masz pieniędzy, jaką masz pozycję społeczną i tak dalej, i tak dalej. Twoje szczęście jest w tobie.
Czyli jakby de facto już dysponujesz tym wszystkim, co jest ci niezbędne do bycia szczęśliwym. Ale jednocześnie nikt nie może być szczęśliwy w oderwaniu od innych. Nikt nie może być szczęśliwy w oderwaniu od innych. Człowiek jest stworzony do relacji. Zauważmy, że te trzy potrzeby, ta korona wszystkich potrzeb, w tej hierarchii potrzeb, to są właśnie potrzeby, które odwołują się do relacji. Dlatego Bóg jest Trójcą. Bóg, ja już po tych wszystkich odkryciach tutaj, nie, po tym wszystkim, co, o czym tutaj mówię, jak sobie to wszystko uświadomiłem, to ja już nie byłbym w stanie uwierzyć w Boga, który nie jest Trójcą. Boga jednoosobowego. Ja w ogóle nie wiem, jak ktokolwiek na świecie może wierzyć w to, że istnieje Bóg, który nie jest Trójcą. Nie jest wspólnotą trzech osób. Bo jeżeli taki Bóg istnieje, to znaczy, że my jesteśmy zupełnie innymi stworzeniami, zupełnie odrębnymi, odmiennymi od Boga. A dla mnie jednak taką ważną tezą, ważną prawdą, w którą bardzo gorąco wierzę, to jest to, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I teraz też mówi Pismo Święte, że przyglądając się stworzeniom, możemy odkryć Boga, poznać Go. I rzeczywiście, jak ja patrzę na człowieka, patrzę właśnie na ten świat potrzeb, to przekonuję się, że Bóg właśnie musi być relacją. Musi być w relacji. Jest też, dla mnie Bóg jest też właśnie kimś, kto ma potrzeby, tyle, że ponieważ jest Trójcą, i to nie jest bez znaczenia, to tam przy temacie miłości, myślę, czyli w następnym wykładzie może troszeczkę o tym powiem więcej, że też nie bez znaczenia jest to, że jest Trójcą, a nie Dwójcą. Że do relacji potrzebne są trzy osoby, a nie dwie. Jako minimum. To nie znaczy, że jeżeli są trzy osoby, to wszystkie nasze potrzeby już są zaspokojone, wszystko jest jak należy. To nie znaczy. Ale jeżeli nie ma trzech osób, nie mogą być zaspokojone nasze potrzeby. Zwłaszcza potrzeba przynależności, uznania i dawania życia. Nie mogą być zaspokojone te potrzeby, jeśli nie ma przynajmniej trzech osób. Dlatego Bóg jest Trójcą. No, ale to tylko tak króciutko teraz sygnalizuję. W każdym razie tu jest pozorny paradoks. Twoje szczęście jest w tobie, a jednocześnie nikt nie może być szczęśliwy w oderwaniu od innych. Ten paradoks jest pozorny, dlatego że w nas jest potencjał, niesamowity potencjał, którego najczęściej nie odkrywamy, czy odkrywamy zbyt wolno. Gdy chodzi o bycie w relacjach, o budowanie relacji. Na przykład, no ja nie mam z tym problemu, ale wyobrażam sobie, czy może były gdzieś tam na początku mojego życia zakonnego takie momenty, kiedy na przykład zastanawiałem się, no ale właśnie nad samotnością. Jak ja wytrzymam bez rodziny? Jako ksiądz żyjąc w celibacie, nie mając rodziny, nie mając swoich bliskich. Ale dość szybko przekonałem się, jeszcze zanim zacząłem taką świadomą pracę nad swoimi potrzebami, że te obawy są zupełnie nieuzasadnione. I wydaje mi się, że żyjąc w rodzinie, może to jest mylne, nie? Ale takie mam czasem wrażenie, że żyjąc w rodzinie nie miałbym tak doskonale zaspokojonej potrzeby przynależności, jak właśnie żyjąc w celibacie. Czyli to jest przykład, dla mnie to jest taki namacalny przykład na to, dowód na to, że moje szczęście jest we mnie. Że moje szczęście jest we mnie. Chociaż jednocześnie ja nie mogę być szczęśliwy w oderwaniu od innych. Bo celibat przeżywany w oderwaniu od innych
to jest tragedia. To jest tragedia. Nieszczęście. Właśnie nieszczęście. Takie prawdziwe. I ostatni to już jest slajd, który tutaj chciałem zaprezentować, ale jeszcze coś dopowiem, jeszcze uzupełnię to, o czym mówiłem, o cytaty z mądrych książek. Miłość to wolność. Właśnie z tego paradoksu, że moje szczęście jest we mnie, zależy ode mnie, ale jednocześnie nie mogę być szczęśliwy w oderwaniu od innych, ten paradoks bierze się, ta pozorność tego paradoksu bierze się z tego, że miłość to wolność. Miłość to wolność. Miłość to nie jest żadne uzależnienie. Dlatego ja na przykład nie lubię mówić o więziach międzyosobowych. Ale to o tym powiemy sobie na następnym wykładzie, kiedy będę mówił o miłości. Że miłość to nie jest więź. Miłość to jest relacja. To są jakby dwie różne rzeczy. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak teraz zdefiniujemy słowo więź, nie? Ale jednak więź to jest słowo, które się kojarzy raczej, nie, właśnie ze związanymi rękami, z jakimś ograniczeniem, a mnie miłość nie kojarzy się z żadnym ograniczeniem. Wbrew temu, co czasem pisze się na samochodach pary, młodej pary, koniec wolności. Domyślam się, że zawsze to jest jakiś żart, nie? Że na poważnie tego nie traktują ci, którzy tak sobie piszą, nie? Na tych samochodach, jadąc do ślubu, koniec wolności. Miłość to wolność. Miłość to wolność. Tu jest nawet w tym stwierdzeniu jest pewien paradoks właśnie, ale pozorny. Pozorny. Dlatego kolejny temat naszego wykładu to jest miłość, a następny wolność. Bo będę starał się pokazać, że nie ma między tym sprzeczności, wręcz przeciwnie, nie może być. Jeżeli jest, nie? Jeżeli w jakiś sposób to się gdzieś miałoby wykluczać, to znaczy, że albo nie ma prawdziwej miłości, albo nie ma prawdziwej wolności. Miłość to wolność. Tutaj celowo piszę i zawsze będę pisał miłość z wielkiej litery, ponieważ jest tyle różnych określeń, znaczy tyle różnych treści, które podkładamy pod słowo miłość, nie? Dlatego używam wielkiej litery dla podkreślenia, że chodzi mi o coś takiego bardzo konkretnego, o czym sobie powiemy w następnych wykładach. I tak jak powiedziałem, jeszcze tytułem dopowiedzenia do tego, o czym sobie mówiliśmy. Parę cytatów, najpierw z ojca de Mello. Pewnego dnia, gdy Budda siedział otoczony uczniami, pojawił się pewien starzec i powiedział: ile lat chcesz żyć? Poproś nawet o 1 000 000 lat, a będą ci dane. Budda odpowiedział bez wahania: 8 lat. Kiedy starzec zniknął, jego uczniowie, zawiedzeni, zaprotestowali: mistrzu, dlaczego nie poprosiłeś o 1 000 000 lat? Pomyśl o dobru, które mógłbyś wyświadczyć setkom pokoleń. Na to Budda odpowiedział im z uśmiechem: jeśli żyłbym 1 000 000 lat, ludzie byliby zainteresowani bardziej przedłużaniem swego życia niż poszukiwaniem mądrości. Czy rozumiecie, co Budda chciał przez tę myśl wyrazić? Pragnął podkreślić, że ludzie byliby bardziej zainteresowani przeżyciem niż polepszeniem jakości swego istnienia. Właśnie to jest problem bardzo powszechny, stąd zależy mi na tym, żeby faktycznie prowadzić te wykłady i korzystam z każdej okazji, żeby prowadzić wykłady z cyklu Akademia Szczęśliwego Życia. Ponieważ traktuję te wykłady właśnie jako pewną pomoc w tym, w realizacji tego właśnie, że stajemy się bardziej zainteresowani polepszeniem
jakości naszego istnienia niż samym przeżyciem. To jest powszechny problem, że my skupiamy się na tym, żeby przeżyć, przeżyć kolejny dzień, przeżyć kolejny dzień, przeżyć kolejny dzień. To o tym, jak będzie temat śmierć, to jest też mój ulubiony temat zresztą, także jeden z kolejnych tematów, no, może to będzie czwarty temat, śmierć. I wtedy będziemy o tym mówić sobie więcej. W każdym razie niestety jesteśmy bardziej zainteresowani tym, żeby jakby przedłużać swoje życie. Jesteśmy zainteresowani przeżyciem, a nie polepszeniem jakości swego istnienia. Jakież to prawdziwe, jak niewielu zużywa czas i energię, by ulepszyć jakość swojej egzystencji. Można umrzeć, nie przeżywszy swego człowieczeństwa. Właśnie, można umrzeć, nie przeżywszy swego człowieczeństwa. W każdym razie niedługie życie jest najważniejsze, najlepsze dla człowieka. Czego dowodem są takim dla nas takim jakby z takimi świadkami tego są samobójcy. Właśnie podobno dzisiaj tam na wiadukcie stąd stanęły pociągi w Trójmieście, ta kolejka stanęła, bo jakiś człowiek chciał popełnić samobójstwo skacząc z wiaduktu. I nie wiem, bo tyle w radiu usłyszałem przed naszym wykładem, być może udało się go powstrzymać. Ale właśnie to jest dokładnie to. Oni, ci ludzie, to są świadkowie dla nas. To są ludzie, którzy dają nam świadectwo, że w pewnym momencie można dojść do takiego momentu, w którym długie życie nie ma absolutnie żadnego sensu. Czyli, że ważniejsza jest jakość życia, a nie samo życie. Bo oni nie dlatego popełniają samobójstwo, bo są źli, egoistyczni czy coś takiego, nie? I tak dalej. Tylko dlatego, że taka jest jakość ich życia. Są tak nieszczęśliwi, że po prostu to życie nie ma już żadnej wartości. Wręcz przeciwnie, staje się utrapieniem. Wielu ludziom wydaje się, że żyją, ponieważ oddychają, jedzą, rozmawiają, chodzą z miejsca na miejsce. Oczywiście nie są oni martwi, lecz czy na pewno żyją? Ani nie żyją, ani nie są rzeczywiście umarli. Co oznacza być rzeczywiście żywym? Trzy rzeczy. Być sobą, być teraz i być tutaj. I o tym będziemy sobie jeszcze mówić przy różnych okazjach, na kolejnych wykładach. Inny jeszcze cytat też z ojca Demello. Przyjrzyj się światu i zobacz, że nie ma szczęścia wokół ciebie i w tobie samym. Czy wiesz, co jest tego przyczyną? Pewnie powiesz, że jest nią samotność lub ucisk, wojna, nienawiść albo ateizm. I nie będziesz miał racji. Jest tylko jedna przyczyna braku szczęścia. Fałszywe przekonania, które gnieżdżą się w twojej głowie. Tak bardzo rozpowszechnione, tak powszechnie uznawane, że nigdy nie przychodzi ci do głowy, by je poddać w wątpliwość. Przekonania te powodują, że patrzysz na świat i na siebie w sposób zniekształcony. Twoje zaprogramowanie jest tak silne i presja społeczeństwa jest tak wielka, że dosłownie tkwisz w potrzasku i postrzegasz świat w taki właśnie zniekształcony sposób. I nie ma wyjścia, bo nawet nie podejrzewasz, że twój obraz rzeczywistości jest wypaczony. Twoje myślenie jest błędne, a twoje przekonania są fałszywe. Właśnie dlatego Pan Jezus, jak przyszedł na ten świat, to co robił przede wszystkim? Od czego zaczął? Zaczął od tworzenia grona uczniów. Nie pomocników, nie służących, nie czcicieli, wyznawców, tylko uczniów. Tak się czasami zastanawiam, czy gdyby zrobić taką ankietę,
i zapytać ludzi wychodzących z kościoła u nas w Polsce, tak po prostu w niedzielę, po mszy, przed jakimś tam pierwszym, lepszym kościele. Proszę pani, proszę pana, proszę powiedzieć, co znaczy dla pana, dla pani być chrześcijaninem. To obawiam się, że mało kto z tych ludzi wychodzących z coniedzielnej mszy powiedzieliby, że to oznacza być uczniem Pana Jezusa. Podejrzewam, że przede wszystkim padałyby odpowiedzi tego typu, że to znaczy przestrzegać przykazania, to znaczy modlić się, generalnie czcić Pana Boga, być Mu posłusznym, pełnić wolę Bożą i takie różne inne dyrdymałki. Dyrdymałki, bo rzeczy, których nie realizujemy, których tak naprawdę po prostu często jest to pozór, nie? To, z czym Pan Jezus tak często się zmagał, nie? Kłócąc się z faryzeuszami. A Pan Jezus nigdy nie powiedział do żadnego człowieka, bądź moim wyznawcą. Zresztą nikomu nawet nie powiedział, że jest Bogiem. Nikomu nie powiedział, że jest Bogiem. Co nie znaczy, że nie jest, nie? Ale bo nie po to On przyszedł na świat, żeby mówić o tym, kto jest tu Bogiem, a kto nie. On przyszedł na świat, żeby nas uczyć, żeby być nauczycielem. Jeżeli Pan Jezus nie jest dla ciebie nauczycielem, to ty nie masz z Nim relacji właściwie w ogóle. Ty się z Nim rozmijasz. Nie? A czego On chce nauczyć? Moim zdaniem właśnie chce nauczyć bycia szczęśliwym, bo tego mnie uczy. Jeżeli ja jestem szczęśliwy, uważam, że jestem bardzo szczęśliwy, tak przynajmniej takie mam poczucie, no w każdym razie, no już nie pamiętam, kiedy ostatnio się czułem nieszczęśliwy, nie? W każdym razie już nie pamiętam, przynajmniej, znaczy myślę, że to było przynajmniej jakieś kilkanaście lat temu. I jeżeli tak jest, to zawdzięczam to temu, że się uczę od Pana Jezusa, nie? Że traktuję Go jako nauczyciela i to się pokrywa, znaczy dla mnie to się pokrywa, że w momencie, kiedy zacząłem tak naprawdę świadomie traktować Pana Jezusa jako nauczyciela, a nie służyć Mu, nie służyć Mu, kiedy przestałem Mu służyć, a zacząłem się od Niego uczyć, to wtedy zaczęło się właśnie to dziać. Nie? Zaczęło lawinowo narastać we mnie poczucie szczęścia, taki stan, który nazywam szczęście. Jeszcze jeden cytat. Nie chcesz być szczęśliwy, mówi ojciec Demello. Chcesz przeprowadzić mały test? No to spróbujmy. Zajmie ci to dokładnie minutę. Możesz zamknąć oczy lub pozostawić je otwarte, to nie ma znaczenia. Pomyśl o kimś, kogo bardzo kochasz, z kim jesteś bardzo blisko, o kimś, kto jest ci bardzo drogi i powiedz do niego w myślach: bardziej pragnę być szczęśliwy niż mieć ciebie. Zobacz, co się dzieje. Wolę być szczęśliwy niż mieć ciebie. Gdybym miał możliwość wyboru, bez wahania wybrałbym szczęście. Ilu z was podczas wypowiadania tych słów poczuło się egoistami? Wolę być szczęśliwy niż mieć ciebie. Mąż mówi: kochanie, zostawiam cię, odchodzę, znalazłem sobie inną kobietę. A ona mu odpowiada: wolę być szczęśliwa niż mieć ciebie. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Czy w ogóle, dzisiaj, nie? W ogóle, czy w małżeństwie potraficie sobie powiedzieć taką rzecz? Wolę być szczęśliwa, wolę być szczęśliwy niż mieć ciebie. Jeżeli nie umiemy sobie tego powiedzieć, to znaczy, że dla nas bycie szczęśliwym nie jest najważniejszą rzeczą na świecie. A konsekwencją tego jest to, co jest, to, że nie jesteśmy szczęśliwi. W każdym razie nie dość szczęśliwi. Bo my nie dbamy o swoje szczęście. My nie jesteśmy nim tak naprawdę zainteresowani. Ilu z was podczas wypowiadania tych słów poczuło się egoistami? Sądzę, że wielu. Widzicie, co z nami zrobiono? Zobaczcie, jak w was wdrukowano myślenie. Jak mogę być takim egoistą? Ale spójrzcie, kto tu jest egoistą? Wyobraź sobie osobę, która mówi do ciebie:
Jak możesz być takim egoistą, że wybierasz szczęście zamiast mnie? Czy nie miałbyś ochoty wówczas jej odpowiedzieć? Wybacz, ale jak możesz być takim egoistą, żeby wymagać ode mnie, bym wyżej cenił ciebie od szczęścia? Kto tu jest egoistą? Pewna kobieta opowiadała mi, że kiedy była dzieckiem, jej kuzyn jezuita, nie wszyscy jezuici są fajni, głosił rekolekcję w kościele jezuitów w Milwaukee. Każdą konferencję rozpoczynał słowami: spełnienie miłości jest poświęcenie, jej miarą brak egoizmu. Wspaniałe stwierdzenie. Zapytałem ją: czy chciałabyś, abym cię kochał kosztem mego szczęścia? Tak, odparła. Jakież to urzekające. Czyż to nie cudowne? Kochałaby mnie kosztem swego szczęścia, a ja kochałbym ją kosztem mego szczęścia. I tak mielibyśmy w konsekwencji dwie nieszczęśliwe istoty. Ale to nieważne. Niech żyje miłość. To o tym sobie powiemy, mówiąc o miłości. O tyle jesteśmy w stanie kochać, o ile jesteśmy szczęśliwi. Bo na czym polega miłość? To już tak krótko tylko powiem, bo będzie temat osobny. Na uszczęśliwianiu drugiego człowieka, czy nie tak? A jak można dać komuś to, czego się nie ma? Z pustego i Salomon nie naleje. Także to nie jest kwestia, nie wiem, no takiego sobie wyboru, nie? No to dobra, no to ja już tam, nie? Tak ten tam ojciec mówił, nie? Na tej konferencji, no to ja się tam mogę, może faktycznie zajmę tym moim szczęściem. Nie. Od tego właściwie wszystko w twoim życiu zależy. Czy chcesz być szczęśliwy, czy dążysz do szczęścia? Wszystko zależy tak naprawdę od tego. Najważniejsze, w razie na pewno zależą najważniejsze rzeczy w twoim życiu. Od tego zależy. Czy jesteś szczęśliwy? A jeżeli nie, no to czy dążysz do tego? Czy uczysz się bycia szczęśliwym konkretnie? Właśnie. Egoizm ma, jak sądzę, swe źródło w instynkcie samozachowawczym. Mówi ojciec de Mello, który jest naszym najgłębszym i podstawowym instynktem. Tak, instynkt samozachowawczy. To jest to, co właśnie o czym mówiłem, że my mamy potrzeby i nie możemy się z nich wyzwolić. Nie możemy wyłączyć naszych potrzeb. To jest właśnie ten instynkt samozachowawczy. Dążymy do zaspokajania swoich potrzeb. Jak możemy zupełnie pozbyć się egoizmu? To niemożliwe. Czyli egoizmu rozumianego jako, bo ja sobie powiemy, mówiąc o miłości, to ja powiem, jak ja rozumiem egoizm. Ale to egoizm, już teraz tylko zasygnalizuję krótko, że nie ma nic wspólnego z zaspokajaniem własnych potrzeb. Nie ma nic wspólnego. W każdym razie z właściwym zaspokajaniem własnych potrzeb. Jak możemy pozbyć się egoizmu? To niemożliwe. To tak, jakby dążyć ku samozagładzie. Dla mnie byłoby to równoważne z nieistnieniem. Czymkolwiek by to było, mówię, przestańcie zamartwiać się własnym egoizmem. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Swego czasu ktoś powiedział coś bardzo pięknego o Jezusie. Ten człowiek nie był chrześcijaninem. U Jezusa wspaniałe było to, że potrafił znaleźć wspólny język nawet z grzesznikami. Rozumiał, że nie był ani trochę lepszy niż oni. Jesteśmy inni, na przykład od kryminalistów, różnimy się tylko tym, że nie robimy jesteśmy inni niż Pan Jezus. Na przykład od kryminalistów różnimy się tylko tym, czego nie robimy lub co robimy, ale nie różnimy się tym, czym jesteśmy. Jedyna różnica pomiędzy Jezusem a tymi innymi jest taka, że On był przebudzony. Mówiąc słowami Pana Jezusa, był na nowo narodzony. Pan Jezus mówił o tym, nie? Do Nikodema, że trzeba się powtórnie narodzić. Spójrzcie na ludzi, którzy wygrali na loterii. Czy mówią na przykład: jestem ogromnie dumny, że mogę odebrać wygraną nie ze względu na siebie, ale ze względu na swój naród i społeczeństwo? Czy ktokolwiek, kto wygrał w loterii, powie coś podobnego? Nie, gdyż mieli po prostu szczęście.
wygrali na loterii główną nagrodę. Czy to jest powód do dumy? I taka, a propos tego przebudzenia właśnie, nie, taka historyjka, opowiem. Czym jest to przebudzenie? Bo tutaj też o tym mówimy. Nie? To nowe narodzenie też. Bo mówiąc, próbując was przekonać do tego, żebyśmy zadbali, zaczęli dbać naprawdę świadomie o bycie szczęśliwym, to mam na myśli właśnie to, co Pan Jezus nazywa powtórnym narodzeniem. Prawdziwym narodzeniem, nowym życiem właśnie, nowym człowiekiem. O, nie? Święty Paweł mówi dużo, nowy człowiek. I taka opowieść a propos tego. Ktoś kiedyś zapytał, czym jest oświecenie właśnie, przebudzenie. Nim omówię tę kwestię, pozwolę sobie opowiedzieć pewną historyjkę. Oto pewien londyński kloszard poszukiwał miejsca na nocleg. Z trudem zdobył kromkę chleba do zjedzenia. Doszedł do bulwaru nad Tamizą. Ponieważ mżyło, owinął się w swój stary płaszcz. Właśnie miał się ułożyć do snu, gdy nagle pojawił się elegancki Rolls-Royce. Wysiadła z niego piękna młoda dama i powiedziała: mój dobry człowieku, chyba nie zamierzasz spędzić nocy na tym nabrzeżu. A kloszard na to: ależ tak. Ona w odpowiedzi: nie mogę na to pozwolić. Proszę jechać do mego domu, gdzie wygodnie się prześpisz i zjesz dobrą kolację. Nalegała, by włóczęga wsiadł do samochodu. Wyjechali poza granicę Londynu, gdzie znajduje się okazała rezydencja i rozległe włości damy. Została wprowadzona przez majordomusa, któremu dama poleciła: James, dopilnuj, by położono go w jakimś spokoju dla służby i dobrze potraktowano. Tak też James uczynił. Młoda dama rozebrała się i już miała się położyć do snu, gdy nagle przypomniała sobie o swoim gościu. Narzuciła coś na siebie i powędrowała korytarzem do skrzydła przeznaczonego dla służby. Dostrzegła światło w pokoju, w którym zakwaterowano kloszarda. Pukając delikatnie w drzwi, otworzyła je i zauważyła, że mężczyzna jeszcze nie śpi. Czy coś cię gnębi, mój dobry człowieku? Czy podano ci dobry posiłek? Zapytała. Nigdy w życiu nie jadłem lepszego, proszę pani, padła odpowiedź. Czy nie jest ci zimno? Pytała dalej. Ależ nie, jest cudownie ciepło. Zapytała w końcu, a może potrzebujesz towarzystwa? Posuń się trochę. Mówiąc to, podeszła do niego. On odsunął się nieco w bok i wpadł do Tamizy. To jest niestety właśnie opowieść o tym, co nam się często przytrafia, właśnie kiedy nie mamy kontaktu z rzeczywistością. Kontakt z potrzebami, o czym dość dużo tutaj mówiłem, to jest właśnie kontakt z rzeczywistością. To nie jest jakaś fanaberia, kwestia może tak, może nie. Nie mamy kontaktu z potrzebami własnymi i cudzymi też, ale przede wszystkim własnymi, od tego trzeba zacząć, nie mamy kontaktu z rzeczywistością. Rzeczywistość, człowiek, to są przede wszystkim jego potrzeby. I kontakt z tym to jest kontakt z rzeczywistością po prostu. Dobrze, obiecałem, że będzie czas na pytania, to może proszę bardzo, jeszcze mam coś do przeczytania, ale to już tak na deser Saint-Exupéry'ego, piękne myśli jeszcze tak na dobranoc, ale proszę bardzo, jeżeli jakieś pytania, to proszę bardzo, jeżeli... Znaczy, mam tutaj na myśli właśnie taką sytuację, kiedy człowiek zaprzecza istnieniu potrzeb.
Na przykład zauważyłem, weźmy na tapetę potrzebę dawania życia. Zauważyłem, że są dwie kategorie ludzi, którzy mają problem z tą potrzebą. Jedna kategoria to są ludzie, którzy, no, dla których, którzy może przeżywając, bo ja nie chciałbym tych ludzi jakoś osądzać, nie? Myślę, że to nie znaczy, że są jacyś źli, tylko prawdopodobnie, dlatego że mają bardzo duże deficyty, jeśli chodzi o potrzebę uznania i przynależności, to oni bardzo się boją tej potrzeby dawania życia, bo oni ciągle jeszcze potrzebują. To są tak jak małe dzieci. Nie? Małe dzieci nie potrafią dawać życia. Bo małe dzieci jeszcze ciągle chłoną przynależność i uznanie. My się rodzimy, nie? Przede wszystkim z tymi dwiema potrzebami. Dziecko to są przede wszystkim chodzące takie dwie te potrzeby. Nie? I teraz jak ktoś wchodzi w dorosłość, ale z dużym deficytem, nie? Gdy chodzi o te dwie potrzeby, to on się strasznie boi tej potrzeby dawania życia i on nawet wypiera, on powie, nie, ja nie mam takiej potrzeby i ciągle będzie tylko domagał się właśnie akceptacji i uznania, no bo ma takie deficyty, nie? Bo ma takie deficyty. I to jest jedna kategoria ludzi, którzy mają problem z potrzebą dawania życia. I jak ja będę im mówił o tej potrzebie, to oni będą mówić, nie, no to tam, to, co tam, nie, takie potrzeby ja nie mam, będą wypierać nawet, nie, i tak dalej. Natomiast jest druga kategoria, inna kategoria ludzi, którzy mają problem z tą potrzebą dawania życia. Mianowicie to są ludzie, którzy wierzą w to, są przekonani o tym, że doskonałość człowieka polega na tym, że człowiek w ogóle nie myśli o sobie. I że egoizm polega na tym, że człowiek myśli o sobie. I jak ja im mówię, że istnieje coś takiego jak potrzeba dawania życia, to oni mają opór, nie? To tworzy taki w nich opór, bo nagle sobie uświadamiają, nie? Ktoś im zaczyna mówić, że dawanie życia komuś to jest tak naprawdę troska o siebie. To jest tak naprawdę troska o siebie. Nie? A oni są przekonani, że ideał jest wtedy, nie, człowieczka, ideał człowieczeństwa polega na tym, że człowiek nie troszczy się o siebie, tylko o innych. I też mają problem. Mówią, nie, nie, nie. I tu raczej o to mi chodziło, nie, właśnie o tego typu sytuacje, kiedy my wypieramy, nie, to, że mamy jakieś potrzeby, albo na przykład nie czasem się spotykam się z takim zdaniem, stwierdzeniem, że ten mój mąż, to on ciągle tylko myśli o sobie, a ja to w ogóle. Nie? Ja to tylko o dzieciach, ja to tylko o nim. Nie? I czasem w kłótni nawet żona powie, ja to tylko o was myślę, a wy o mnie nic. Nie? I tak dalej. Nie? No nie, no weź kobieto, zobacz, że tak naprawdę jak ty mężowi robisz śniadanie, to robisz to dla siebie. A jak nie robisz tego dla siebie, to nie rób tego. Nie rób tego. Jak nie robisz tego dla siebie. Rób to z chęci dawania życia. Właśnie i o tym sobie powiemy więcej, mówiąc o miłości. Nie? Że czysta miłość jest wtedy, kiedy nie wtedy, kiedy ja nie robię nic dla siebie. Bo mówię, bo to jest niemożliwe. Nie? Tylko wtedy, kiedy ja robię coś, tylko i wyłącznie z potrzeby, dla zaspokojenia potrzeby dawania życia. No ale to rozwiniemy sobie przy temacie miłość. Będziemy o tym mówić więcej. Proszę bardzo. Mam pytanie o strategię. Jak strategię leczenia, jak dobrze, tak? Mhm. Jak rozpoznać, które strategie są dobre, a które są złe? Więc myślę, że no jeżeli zechcecie mnie słuchać dalej na kolejnych wykładach, będę tu przyjeżdżał co miesiąc przez 10 najbliższych lat. To.
O, to jest... Znaczy, ja myślę, że dyplom w tej akademii polega na tym, że umiera się z uśmiechem na twarzy. Że człowiek umierając jest szczęśliwy. To jest dyplom. To jest dopiero... To jest faktycznie z najwyższą notą, nie? Kiedy ale to wyjaśnię, to opisam. Tak, to... Bo dopiero kiedy człowiek umiera z uśmiechem na twarzy, można powiedzieć, że naprawdę jest człowiekiem szczęśliwym. Czyli ukończył Akademię Szczęśliwego Życia z dobrym wynikiem, bardzo dobrym, celującym nawet bym powiedział. Zależy jeszcze, jak mocno się uśmiecha. Natomiast właśnie i o tym kolejno, w zasadzie te nasze wykłady na tym będą polegały, że ja będę starał się naświetlać właśnie te strategie. Co należy robić i czego też nie robić, żeby być szczęśliwym. Właśnie co prowadzi do szczęścia, co nie prowadzi do szczęścia. Na przykład temat wolności właśnie to jest, znaczy już temat miłości, będę starał się przynajmniej przekazać mnóstwo praktycznych rzeczy, na czym miłość polega, żeby faktycznie to było zaspokajanie właśnie naszych potrzeb, faktyczne zaspokajanie, czyli dobra strategia, bo miłość może mieć taką formę, że będzie złą strategią. Niby to będzie, bo oczywiście to będzie imitacja miłości, ale to będzie strategia, która, bo mnóstwo, jest dużo ludzi, którzy robią coś dla innych i są przekonani, że kochają, a nie są szczęśliwi. Właśnie dlaczego? Dlatego, że oni nie kochają w odpowiedni sposób. To znaczy to, co robią, tak naprawdę nie jest miłością. A na ogół nie jest miłością, bo nie jest właśnie dawaniem życia. Więc na przykład powiemy sobie, na czym polega dawanie życia i tak dalej. Nie? Potem temat wolności. Nie? Na przykład w ogóle, żeby być szczęśliwym, trzeba być wolnym człowiekiem. I teraz co zrobić? Jakie strategie zastosować, nie, w swoim życiu, żeby być wolnym? To będziemy mówić o strategiach. Nie? Ja w tej chwili mówię, to na to... Po to są te wykłady, nie? Dlatego mówię, że nawet pewnie z 10 lat by się przydało, bo chyba, że zrobimy co tydzień, nie? No. To wtedy 3 lata, czy 2,5. Także cały czas będziemy mówić o strategiach, nie? Wybierać wśród nich. Zresztą ja nie czuję się całkowicie kompetentny, w sensie nie, że mam już pełną wiedzę na temat tego, jakie strategie są właściwe, a jakie nie. Nie, znaczy ogólna reguła no to jest taka, że wtedy strategia jest dobra, kiedy tylko dzięki tej strategii tylko są zaspokajane potrzeby, a nie dzieje się żaden deficyt. Tak. Jest to etap być może życia, ale no nie może chyba poczuć się w pełni szczęśliwa. Nie, więc właśnie nie musi wstawać. I o tym będziemy sobie mówić. Tak. No więc właśnie cały tu jest... Naprawdę będę starał się przekonać... Jeżeli najpierw zabezpieczysz sobie ten, czy wszyscy wokół, czy jestem bezpieczny, nie będzie kogoś wyciągnąć z wody, jeżeli jest bardziej kamerę. No więc właśnie. To jest sama zasada. Tak. Nie możesz dawać życia i zaspokoić w tym sensie tej swojej potrzeby, czyli wejść do wody, to jest No więc właśnie. Tak, to są te kryteria właśnie, że znaczy oczywiście, że na ogół jest tak, że równocześnie nie da się zaspokajać dwóch potrzeb, nie? Naraz.
Na przykład, no jeżeli ktoś ma potrzebę fizjologiczną, a jednocześnie chce koniecznie słuchać wykładu, no to nie może jednocześnie nie pójść do toalety i słuchać wykładu. Nie? A czy nie jest tak, że na przykład można odwrócić kolejność? Na przykład ktoś nie ma potrzeby przy namiętności, nie wyniósł tego z domu, nie miał. Zaspokojonej potrzeby przy namiętności. Zaspokojonej tej potrzeby, ale dał życie, tak wyszło, i wtedy się zwróciło to, że już ta potrzeba jest zaspokojona, przynależy do kogoś, należy do dzieci. No tak. Jakiś partner się znalazł, ktoś chce ze mną być. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, to znaczy, ale nie, bo nie ma też, nie ma ludzi, którzy z domu rodzinnego na przykład nie wynoszą w ogóle, nie? Zaspokojenia potrzeby akceptacji czy poczucia własnej wartości i zawsze dawanie życia opiera się jednak na tym. Na przykład mam też dość długoletnie, takie no mocne, konkretne doświadczenie bycia po prostu z bezdomnymi. I wiem z doświadczenia, że na ogół mówi się o bezdomnych jako o darmozjadach, leniach śmierdzących, którzy zamiast iść do roboty, nie ma dzisiaj bezrobocia, a oni żebrzą na ulicy. I mówię o tym z własnego doświadczenia, to nie jest teoria, nie, którą sobie wymyśliłem, tylko to wynika z rozmów, znajomości, przyjaźni, nie, z bezdomnymi, z którymi przez 10 lat mieszkałem w jednym domu. Mianowicie, że ludzie bezdomni to są ludzie, którzy mają ogromny deficyt, jeśli chodzi o potrzebę przynależności i uznania. I dlatego oni nie są w stanie nie być darmozjadami, nie? Czyli siedzącymi gdzieś tam, chodzącymi po parkingu i żebrzącymi. Oni nie są w stanie się zmusić, właśnie, nie? Tak czasem mówimy, że powinien się zmusić, nie? Jak nie ma ochoty, do tego, żeby iść do roboty, żeby zarobić, żeby, nie wiem, zadbać o swoją rodzinę na przykład, nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie? Naprawdę, żeby się o tym przekonać, to trzeba znać po prostu tych ludzi, trzeba z nimi rozmawiać, trzeba znać historię ich życia, trzeba znać ich dzieciństwo, nie? I tak dalej. Ja może podam taki tylko krótko przykład, jak wyglądało dzieciństwo, zasadnicze wspomnienie z dzieciństwa pierwszego bezdomnego, który trafił do mojego domu, w którym mieszkałem. Mianowicie matka nigdy go nie... Ojciec praktycznie był nieobecny w domu, zresztą alkoholik i tam głównie na rybach siedział i tam w ogóle się dziećmi nie interesował. A matka nigdy, przynajmniej tak on opowiadał, nie pamięta, żeby go przytulała, żeby z nim rozmawiała. Ciągle tylko nie przeszkadzaj, nie rób tamtego, nie to rób, to i tak dalej. I bardzo lubił chodzić do babci, czyli do jej teściowej mamy swojego ojca, która z kolei była ciepła, właśnie okazywała mu bliskość, przytuliła, porozmawiała normalnie jak z człowiekiem. I kiedy mama się dowiadywała, że on odwiedził babcię, bo ta babcia niedaleko mieszkała, to zawsze dostawał lanie takim pogrzebaczem do pieca, takim prętem metalowym. A mimo to chodził do babci, wiedząc, że dostanie lanie. Jak tylko się mama dowiedziała, na ogół się dowiadywała, bo ktoś tam i doniósł czy coś. Nie? I tak wyglądało jego dzieciństwo. Nie? Tak wyglądało jego dzieciństwo. To jest zasadnicze wspomnienie z tego dzieciństwa, z jego dzieciństwa. Także tak jest. Natomiast no, rzeczywiście generalnie faktycznie tak jest, nie? Mając chociaż, bo nie ma ludzi, którzy nie mają w ogóle zaspokojonej potrzeby przynależności czy uznania i bazując na jakimś trochę, nie? Choćby on, ten człowiek na przykład, nie? Ja widziałem jak on odwoływał się bazeo, to było czytelne, to było jasne, że on karmi się teraz, nie? Uruchamiając powoli w sobie, nie? Dawanie życia, karmi się tym, co ta babcia mu dawała. Ale jednocześnie potrzebował ode mnie. Czego na przykład potrzebował? Czego najbardziej bezdomni potrzebowali, kiedy przychodzili jakby do mnie, się sprowadzali do domu naszego rekolekcyjnego, w którym ja mieszkam? Tego, żebym ja z nimi siedział przy stole i jadł obiad na przykład. Ja. Czyli normalny człowiek, w dodatku ksiądz, a jeszcze wtedy superiorem byłem, nie? To znaczy, czyli taki
nie byle kto. Nie? I chętnie im opowiadałem, na przykład mówiłem, świadomie mówiłem o tym, że znam się tam z takim posłem, że się obracam w takim środowisku, w takim, bo to było dla nich niesamowicie ważne, że ktoś, kto przed chwilą był na spotkaniu, rozmawiał z jakimś posłem, nie? Czy prezydentem miasta, za chwilę przyjechał i usiadł z nim do stołu. Z jednego garka nabierał zupę. Nie? To było dla nich po prostu niesamowite. Oni to widać było, jak z dnia na dzień oni wracali do życia. Ale dopiero wtedy. Nie wtedy, jak ktoś im dawał na ulicy 5 zł, 2 zł. Nie? To im nie pomagało w niczym. Niczym nie pomagało. Szukali, tylko że to nie może. To jest właśnie błędna strategia. Nie? To jest właśnie błędna strategia. Oni tak, tak, oczywiście, że tak. Nie? Że dla nich tak, że ktoś im dał te 5 zł, to pewnie, że. Ale co to może być? Nie? To jest niczym w porównaniu. Co robią siostry Albertynki w Bydgoszczy, pomagając bezdomnym? Organizują wykłady prowadzone przez wykładowców uniwersytetu. Rektor Uniwersytetu Bydgoskiego prowadzi wykłady dla bezdomnych. I ja uważam, że to jest ważniejsze niż stołówka dla tych bezdomnych, którą siostry prowadzą. I one też o tym wiedzą. Nie? Dlatego organizują te wykłady. I ci bezdomni przychodzą, tu jest pełna sala. Nie? Więc ja będę starał się w ramach tych wykładów też zaszczepić w was coś, czego sam się nauczyłem i co sobie ogromnie cenię, mianowicie życia bez praw i obowiązków. Dla mnie nie istnieją prawa i obowiązki. Od tego zacznijmy, nie? Nie ma dla mnie takiego tematu, czy ja mam prawo na przykład komuś coś zrobić, albo komuś czegoś nie zrobić. Nie? Coś zrobić, albo czegoś nie zrobić. Albo czy mam obowiązek. Ja nie mam ani praw, ani obowiązków. Ale mam przysięgę, którą złożyłam. Ślubujcie miłość. To nie jest obowiązek. To jest ślubowanie. To jest ślubowanie i o tym... Znaczy, oczywiście to jest kwestia, co rozumiemy pod pojęciem zobowiązania. Natomiast jeżeli rozumielibyśmy, a podejrzewam, że najczęściej tak się rozumie, że obowiązek to jest coś, co powoduje, że ja de facto nie mam wyboru, że ja muszę. No bo to znaczy co? Że jeżeli ślubowałem miłość, wierność i uczciwość małżeńską komuś, czy to w takim razie oznacza, że ja muszę, mam obowiązek w znaczeniu muszę być z tą osobą do końca życia? Nie, ale znaleźć dla siebie takie rozwiązanie, by być szczęśliwym i by móc być dalej z tą osobą. Czyli najpierw zacząć od siebie. Wyżyć sobie. Tak. Dlatego powiedziałem, jest jedyny obowiązek, uważam, że jeżeli jest w ogóle jakiś obowiązek, to jest jeden, być szczęśliwym. Czyli to zdanie można by było przetransformować, wolę być szczęśliwy niż mieć ciebie. Tak. Wolę być szczęśliwy z tobą, może na przykład w ten sposób. Znaczy tak, oczywiście, że w takim przypadku należy sobie zadać pytanie, czy mogę być szczęśliwy rozwodząc się. Ja nie znam takiej sytuacji, takiego przykładu, a jestem też duszpasterzem małżeństw niesakramentalnych i bardzo pracuję z rodzinami, z małżeństwami i towarzyszę, i często przychodzą do mnie ludzie z kryzysem małżeńskim i tak dalej. I nie znam takiego przykładu, takiej sytuacji, gdzie rozwód...
dałby komuś szczęście, w sensie, że byłby zaspokojeniem jego potrzeb. Nie? Rozwód jest zawsze, zawsze uderzeniem w człowieka w obie strony. Nie? Nigdy nie ma takiej sytuacji, której... Zawsze jest porażką, tak. Nie wszystkich, całej rodziny, obu małżonków i tak dalej. Bezwzględnie. Bezwzględnie tak. Nie? I to jest powód, nie, dla którego my sobie ślubujemy. Dlaczego się ślubuje miłość, wierność i uczciwość małżeńską do końca życia. A nie dlatego, że Pan Bóg tak postanowił. Nie dlatego, że Kościół tak postanowił. Tylko to jest powód, dla którego ludzie stają... Tych powodów jest więcej, to może kiedyś właśnie, czy przy temacie miłości, że to jeszcze o tym sobie powiemy, czy może nawet osobno taki temat właśnie, czym jest małżeństwo, może kiedyś sobie podejmiemy. Natomiast chodzi o to, że to nie, znaczy tych powodów jest wiele, nie? Dla których się ślubuje właśnie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. Nie? Ale jednym z nich jest właśnie to, że nigdy rozwód nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie? W sensie, że no, zawsze niesie jakieś szkody. Jest porażką właśnie. Dobra, ale tak, a co chciał nam przytoczyć tutaj Simon Kuperego? Bo on Tak, no, o tym też sobie powiemy, o odpowiedzialności, to znaczy właśnie to jest też bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, bo często mylimy odpowiedzialność z tym, co Rosenberg nazywa uzależnieniem emocjonalnym. I to wymaga, warto to po prostu dokładnie omówić, zobaczyć różnicę, bo niestety my to mylimy, często jest to utożsamiane. No ale to jest też dość obszerny temat, nie? To już w tej chwili nie mamy czasu, nie? Żeby o tym powiedzieć. Natomiast oczywiście, że istnieje coś takiego, tylko krótko powiem, jak odpowiedzialność za drugiego człowieka, ale to jest zawsze coś, co ja wybieram. Zresztą tak a propos jeszcze ślubu, to proszę zwrócić uwagę na to, że używamy w kontekście małżeństwa, sakramentu małżeństwa, używamy słowa ślubowanie, a nie... Znaczy, używamy słowa ślubowanie. Niestety, często używamy też słowa przysięga. Dlaczego mówię niestety? Ponieważ Pan Jezus powiedział, nie przysięgajcie. Pan Jezus nie powiedział, nie ślubujcie, tylko powiedział, nie przysięgajcie. To jest przykazanie. Pan Jezus to powiedział bardzo mocno. Nie? Tak samo jak powiedział, nie patrz pożądliwie na kobietę, nie nazywaj nikogo głupcem. Nie? Tak samo powiedział, nie? W tym samym kazaniu powiedział, nie przysięgajcie. Jaka jest różnica między ślubowaniem a przysięgą? Przysięga jest wtedy, kiedy nie ma zaufania, jakby zasady. Przysięga jest wtedy, kiedy ludzie się okłamują, nie? Dlatego w sądzie się przysięga, nie? Bo jest doświadczenie takie, że często ludzie idąc do sądu mówią rzeczy nieprawdziwe, nie? Kłamią, oszukują po prostu, nie? I dlatego składa się przysięgę i zwykle przysięga jest obwarowana pewną karą. Nie? Niestety w Kościele też tak jest, nie? Bo no może w tej chwili już tak nie jest, bo sam rozwód nie jest, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu, 50 lat temu rozwód był obwarowany karą właśnie niedopuszczania do komunii, bo to już nie wszyscy teraz pamiętają o tym. Mało kto już o tym pamięta, ale jakieś tam 50-60 lat temu to było, w prawie kościelnym było tak, że osoba, która się rozwiodła, nie mogła przystępować do komunii. Nie? To się może wydawać dziwne, ale tak kiedyś było. Nie? A osoba, która weszła w ponowny związek, była ekskomunikowana. Tak było do 83 roku chyba, jak w każdym razie do momentu, jak zostało wydane to aktualne prawo kanoniczne. Czyli była kara, nie? Bo to rzeczywiście traktowano ślub kościelny jako przysięgę. No i do dziś często tak mówi, nie? Że ponieważ ludzie sobie nie ufają, więc żeby się nie rozwodzili, powinni sobie przysięgać. A to nie o to chodzi. Ślubuje się dlatego, że się kocha.
Ślub to jest wybór. Ja ciebie wybrałem i dlatego ci ślubuję. I ślub to jest coś, co mnie nie zobowiązuje, tylko nobilituje. To jest coś, co zaspokaja moje potrzeby. Ślubuję, bo chcę razem z tobą zaspokajać te trzy potrzeby przede wszystkim. Inne też, nie, ale przede wszystkim te trzy. Dlatego ja ślubuję. Ja potrzebuję ślubu. I potem wierności temu ślubowi. Wierności potrzebuję. Aha, bo to... Nie. Raz ślubować, powiedzieć, nie? To każdy głupi potrafi, czy w każdym razie to nie, jakby to nie załatwia sprawy, nie? Po prostu. To potem jest właśnie ta wierność, nie? Niezbędna. To o wierności zresztą też powiemy, nie? Że to miłość jest owocem wierności, a nie wierność owocem miłości. Ale to o tym sobie będziemy mówić, nie? Przy kolejnych tematach. Proszę bardzo. Już. Jest to pobudzanie do myślenia, więc też jak się czuję właśnie poruszony, to ja też pamiętam takie swoje pierwsze Mam to za sobą, tak? Mam. Tak, że to jest takie właśnie budzenie, właśnie, jeżeli mówiliśmy o budzeniu się. I tutaj właśnie taka krótka też refleksja, bo myślę, że ojca intencją nie jest powiedzieć nam, żeby matki nie stawały w nocy do dzieci. No tak. Ponieważ bardzo skomplikowane i złożone jest rozeznawanie, jak negocjować pomiędzy tymi swoimi potrzebami, potrzebami tak, innych ludzi. Tak. Skoro jak ojciec tak mocno tutaj podkreślił, właśnie jest ten paradoks bycia jakby dla siebie i bycia w relacji. My ciągle w tym paradoksie jesteśmy. A pytanie mam takie. Bardzo mnie zaciekawiło w dzisiejszym ojcu wykładzie, kiedy ojciec mówił o potrzebie uznania i o tym, o tych dwóch kategoriach ludzi, którzy mają problem z przejściem od potrzeb uznania i akceptacji chciałam zapytać, czy ojciec ma jakieś obserwacje związane z takim zagrożeniem, kiedy intensywne zaspokajanie potrzeby uznania prowadzi do uzależnienia od tej potrzeby uznania i blokuje przejście na dawanie życia, bo ciągle ktoś chce otrzymywać łaski. Tak. To znaczy, powiem tak, że znaczy, jeżeli jest nam zaspokajana potrzeba uznania, jeżeli to, co otrzymujemy, to jest faktycznie zaspokojenie potrzeby uznania, to od tego nie można się uzależnić. Znaczy, nie można się uzależnić, nigdy nie wystąpi uzależnienie od czegoś, co jest faktycznym zaspokajaniem naszych potrzeb, takim czystym zaspokajaniem naszych potrzeb. Natomiast uzależnienie występuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z błędną strategią zaspokojenia potrzeb. Dlatego można się uzależnić od alkoholu i można się na przykład uzależnić od pochwał. Pochwały są błędną strategią zaspokajania potrzeby uznania. Wielu rodziców uważa, takie są też teorie gdzieś tam psychologiczne, wychowawcze, że należy zaspokajać dziecku potrzebę uznania poprzez pochwały. I ja tutaj się też w tym momencie odwołuję do Rosenberga, powielam jakby jego też tutaj przekonania, powtarzam. Mianowicie pochwała prowadzi właśnie do uzależnienia tego dziecka, tego człowieka od pochwał, a nie do faktycznego zaspokojenia potrzeby uznania. Poprzez pochwały tylko pozornie zaspokaja się potrzebę uznania, tak samo jak pozornie alkohol na przykład daje poczucie bezpieczeństwa, daje zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Nie? Także pochwała na przykład jest zachowaniem niesamowicie toksycznym, strategią, nie? Niesamowicie toksyczną.
No to taki przykład, nie? I takich jest mnóstwo. I rzeczywiście to pokazuje to, o czym teraz mówimy, jak faktycznie, tak jak mówisz, jak skomplikowany jest ten świat potrzeb i strategii zaspokajania potrzeb. Dlatego tym bardziej trzeba się uczyć, studiować, nie? Właśnie my po prostu się tym nie zajmujemy, a to jest najważniejsze, to jest kluczowe w naszym życiu. Oczywiście w kwestii bycia szczęśliwym, jeżeli chcemy być szczęśliwi, bo jeżeli komuś na tym nie zależy, no to nie, no to wtedy on będzie miał inne kluczowe rzeczy, nie, w swoim życiu. Natomiast ja chciałbym tutaj też przekonać was do tego, żebyście chcieli być nade wszystko szczęśliwi. Ale wtedy odnosimy się do tego ojca, a propos tej mamy, syna, i to na koniec to była pochwała, czy to było coś innego? Nie, to było uznanie właśnie. To było właśnie uznanie. Pochwała jest wtedy, jakby na przykład powiedziała, o jak ty pięknie to wiadro niosłeś, nie? No tak to żadne dziecko nie potrafi, nie? Jak ty ślicznie pomagasz mamusi, jaki ty jesteś, nie? Cudowny. Niby wydaje się, że właśnie, to jest cały ten problem, że niby wydaje się, że to jest to samo, nie? Ale... Aha, ona o sobie nie tak. Właśnie, to jest bardzo istotne. W wyrażaniu uznania trzeba mówić o zaspokojeniu własnych potrzeb. Co ja bym bez ciebie zrobiła, nie? Właśnie trzeba mówić o sobie. Pochwała to zawsze mówienie ty, jak ty pięknie coś zrobiłeś, jaki ty jesteś cudowny, jaki ty jesteś, nie? Nie? Tak. Znaczy, nie, znaczy miałem na myśli to, może to faktycznie niezbyt jasno wybrzmiało, ale miałem na myśli to, że są na przykład ludzie, którzy, wszyscy ludzie mają na przykład nie, bardzo ważną na samej górze potrzebę przynależności i uznania. I teraz niektórzy mają bardzo dobrze zaspokojone te dwie potrzeby. I w związku z tym są jakby od razu gotowi do dawania życia, nie? Oni aż kipią. Na przykład dla mnie taki papież Franciszek, na przykład w ogóle święci, tacy ludzie, którzy coś robią właśnie dla innych, nie? Ale tak naprawdę z radością, z takim właśnie nie poczuciem, że teraz oni tu świat zbawiają właśnie, nie? Tylko po prostu, nie? Tak naturalnie to robią. To są właśnie ludzie, którzy mają bardzo dobrze zaspokojoną potrzebę przynależności i uznania. Natomiast są ludzie, którzy mają, tak jak ci wspominałem, bezdomni, nie? I to miałem na myśli, że no, to, co nas łączy, to, że ja mam taką samą potrzebę przynależności i on ma taką samą potrzebę uznania. Tylko, że ja mam zaspokojoną, bo mam relację z Panem Bogiem, a jednocześnie też mam dużo przyjaciół, a on nie ma nikogo, nie? Tak jak jeden z bezdomnych, jak go kiedyś przypadkiem tam przedstawiając go, przedstawiłem, powiedziałem, że to jest mój przyjaciel, to on po dwóch dniach ciągle tak to przeżywał, że po dwóch dniach podszedł do mnie i mówi, proszę ojca, ja muszę jednak coś ojcu powiedzieć. Ja mówię, słucham, no co chciałeś mi powiedzieć? No chciałem powiedzieć, że ciągle myślę o tym, co ojciec powiedział wtedy, jak mnie przedstawiał. A ja co ja powiedziałem? No, że jestem ojca przyjacielem. No mówię, no tak, no i co z tego? Bo chciałem ojcu powiedzieć, że po raz pierwszy w życiu ktoś mnie tak nazwał. I ja wtedy sobie uświadomiłem, ludzie, a mnie Pan Jezus tak nazwał. Mi Pan Jezus powiedział, słuchaj, jesteś moim przyjacielem. I teraz, o ile ja jestem bogatszy, nie, w sensie zaspokojenia potrzeb od Niego. I teraz ja mam od Niego coś wymagać? Ja mam wymagać od Niego, żeby On był altruistą, teraz wielkim, nie? To od siebie powinienem wymagać, nie? A od Niego? Jak On jest tak biedny? To jest Jego bieda. I tym się różnimy. Tym się różnimy. Natomiast nie różnimy się tym, że właśnie, że mamy te potrzeby, nie? Tym się nie różnimy. Tylko różnimy się zaspokojeniem. Stopniem jakby zaspokojenia tych potrzeb. Nie, to miałem na myśli, tak. Może tam też zbyt krótko chciałem to wyrazić i może nieczytelnie. Nie? Dobrze, bo już pewnie, nie wiem jak tam wpół do 9, bo ja to tam mam siłę, ja mogę gadać godzinami, nie? Natomiast obiecałem jeszcze na koniec, mówię, no wiele z tych rzeczy ja dzisiaj też mam też takie poczucie właśnie niedosytu, że wam tak mało właśnie nic nie powiedziałem. Nie?
ale no, pocieszam się tym, że zechcecie mnie jeszcze posłuchać w kolejny drugi piątek. Znaczy, no, dzisiaj akurat jest pierwszy piątek miesiąca, ale piątek przed drugą niedzielą miesiąca. O, bo zawsze w drugą niedzielę miesiąca jestem tu w Gdańsku, żeby spotykać się z tak zwanymi rodzinami empatycznymi. I w związku z tym mogę też być dzisiaj tutaj wieczorem i te wykłady prowadzić. Także zawsze w piątek przed drugą niedzielą miesiąca jestem do dyspozycji tutaj o 18.30, bo rozumiem, że ta godzina też jest taka optymalna, tak? Bo gdyby były jakieś sugestie, to też proszę zgłaszać. No, ale już na koniec przeczytam taką fajną refleksję. To pochodzi z książki Twierdza Saint-Exupéry'ego. To jest książka, która swego czasu, to znaczy to konkretnie to było gdzieś tam pod koniec lat 80., czyli to już ile jest, 30 lat temu. Tak, równo 30 lat temu wywarła na mnie ogromne wrażenie. Czytałem zresztą tę książkę 2 lata, pamiętam. 2 lata ją czytałem. Nie dlatego, że nie chciało mi się jej czytać, nie? Tylko tak, że po prostu jak przeczytałem rozdział, to potrzebowałem tydzień, żeby go przeżyć wewnętrznie. No, także polecam, jeżeli ktoś chciałby, jeżeli ktoś nie czytał, to, bo tam mały książę, to tam no, fajna książeczka, ale to z tym to jest nic, nie? W każdym razie taki mały cytat właśnie z Twierdzy Saint-Exupéry'ego. Przyszedł raz pewien człowiek spierać się z moim ojcem. Szczęście ludzi, powiedział. Ojciec przerwał mu. Nie wypowiadaj tego słowa w mojej obecności. Doceniam słowa, które noszą w sobie ciężar swojego wnętrza, ale odrzucam to, co jest pustą skorupą. A jednak, upierał się tamten, jeśli ty, pan tego królestwa, pierwszy nie zajmiesz się szczęściem ludzi, nigdy się nie zajmę, odparł ojciec, ściganiem wiatru, aby gromadzić go jak cenne zapasy, ponieważ wiatr nie istnieje, jeśli go nie spuszczę z uwięzi. Gdybym ja był władcą królestwa, ciągnął tamten, chciałbym, żeby ludzie byli szczęśliwi. Aha, powiedział ojciec, teraz już cię lepiej rozumiem. To słowo nie jest puste. Istotnie znałem ludzi nieszczęśliwych i ludzi szczęśliwych. Znałem również ludzi tłustych i chudych, chorych i zdrowych, żywych i martwych. Tak a propos martwych, to właśnie jedyny człowiek, który nie ma potrzeb, naprawdę, gwarantuję wam, to jest człowiek martwy. To jest... No, nie wiem, mnie się wydaje, że to raczej my potrzebujemy modlitwy za zmarłych, nie? A nie oni. Nie? Ale tak się mówi, tak, no jest takie powiedzenie, ale to możemy kiedyś ten temat też... Tak, to przy temacie śmierci myślę, że może tak, to proszę najpierw przypomnieć, to jeszcze podrążymy ten temat, nie? Ale... Właśnie o tym będziemy sobie mówić, że śmierć to jest najważniejsze wydarzenie życia. I to jest element życia. Nie? Także tak. No, ale rzeczywiście... rzeczywiście... Chociaż jest trochę w tym prawdy, że nawet człowiek martwy, no bo to ciało jego nie ma potrzeb, tak. Ciało już nie ma potrzeb, ale no dobrze, ale mniejsza o to. Znałem również ludzi tłustych i chudych, chorych i zdrowych, żywych i martwych. I ja także pragnę, żeby ludzie byli szczęśliwi, tak samo jak pragnę, żeby byli raczej żywi niż martwi. Choć to prawda, pokolenia muszą ustępować jedno drugiemu. A zatem się zgadzamy, wykrzyknął tamten. Nie, odparł ojciec. Pomyślał i dodał. Kiedy bowiem mówisz o szczęściu,
mówisz albo o stanie bycia szczęśliwym, podobnie jak człowiek może być w stanie zdrowia, i wtedy nie mam żadnego wpływu na ten żar zmysłów, albo też mówisz o jakimś uchwytnym przedmiocie, który mogę się starać zdobyć, ale gdzie on się znajduje? Jeden człowiek jest szczęśliwy w czas pokoju, a drugi w czas wojny. Jeden pragnie samotności i raduje się nią. Inny, żeby się radować, potrzebuje świątecznej wrzawy. Jednego cieszą rozważania naukowe, szukanie odpowiedzi na postawione pytania. Drugi cieszy się tylko Bogiem i żadne inne problemy nie mają dla niego sensu. Ja na przykład, żeby odpoczywać, to potrzebuję samotności. A miałem takiego współbrata, niestety już nie żyje, Meksykanin, który mi opowiadał, że on jak jest zmęczony, to idzie na targ. Tam jest im więcej ludzi, tym bardziej odpoczywa. Mówi, zawsze musi iść. Nie? Pracował w Moskwie, bo poznaliśmy się przygotowując się, bo miałem jechać chciałem jechać do Rosji. I poznaliśmy się właśnie w Moskwie. I on właśnie mi opowiadał, nie? Że jak jest taki zmęczony, to wtedy idzie na targowisko. I to tak a propos właśnie strategii. Nie? To jest dla zilustrowania, jakie to wszystko jest skomplikowane. Gdybym chciał wyjaśnić obszerniej, czym jest szczęście, powiedziałbym może, że dla kowala to kuć żelazo, dla marynarza pływać po morzu, dla bogatego bogacić się. I w ten sposób nie powiedziałbym nic, co by pogłębiło twoją wiedzę. Zresztą szczęściem mogłoby być czasem dla bogatego żeglować, dla kowala wzbogacić się, a dla marynarza nic nie robić. W ten sposób wymyka ci się widmo, puste wewnątrz, które na próżno próbowałeś pochwycić. Jeżeli chcesz zrozumieć to słowo, powinieneś je rozumieć jako nagrodę, a nie jako cel, gdyż w przeciwnym razie ono nic nie oznacza. Podobnie wiem, że coś jest piękne, ale odrzucam piękno traktowane jako cel. Czyś słyszał kiedyś, żeby rzeźbiarz powiadał, z tej bryły kamienia wydobędę piękno? Byłoby to oszustwo pustego liryzmu, produkcja tandety. Prawdziwy artysta powie, z tego kamienia staram się wydobyć coś, co by przypominało ciężar, jaki czuję w sobie. To jest właśnie to, dawanie życia. I jeśli jest rzeźbiarzem wielkiej miary, dzieło będzie piękne, niezależnie od tego, czy będzie twarzą ciężką i zniszczoną, potworną maską, czy obliczem uśpionej młodości. Bo również piękno nie jest celem, ale nagrodą. I skłamałem, powiedziawszy przed chwilą, że dla bogatego szczęściem będzie się bogacić. Triumfalna radość z osiągnięcia zdobyczy to dla niego nagroda za trudy i wysiłki. A jeżeli w jakimś momencie otwierająca się przed nim przyszłość wydaje się upojna, to w tym samym sensie, w jakim napełnia cię radością krajobraz oglądany ze szczytu gór, który zbudowałeś swym wysiłkiem. To też będę chciał wykazać, pokazać, nie, że nie ma żadnego konfliktu, właśnie, bo będzie temat o cierpieniu. Nie ma żadnej sprzeczności między znoszeniem trudu, cierpienia, a byciem szczęśliwym. Właśnie chrześcijanin, na przykład dla mnie, nie, osobiście chrześcijanin, to jest ktoś, kto umie właśnie być szczęśliwy wtedy, kiedy cierpi. Pan Jezus to genialnie opisał w 8 błogosławieństwach. Z cichą miłością w sercu nie żałowałem czasu, aby przyglądać się ludziom z mojego plemienia, którzy się wydawali szczęśliwi. I zawsze odnosiłem wrażenie, że szczęście było w nich jak piękno w rzeźbie, dlatego że go nie szukali. I zawsze mi się wydawało, że było ono znakiem ich doskonałości i zaletą serca. Jak ja tutaj czytam te słowa doskonałość, to właśnie mam na myśli zaspokojenie właśnie, nie, tych potrzeb. Prawdziwe zaspokojenie. Nie żądaj więc ode mnie, władcy królestwa, żebym dla mojego ludu zabiegał o szczęście. Nie żądaj ode mnie, rzeźbiarza, abym ścigał piękno. Dlatego często ludzie mają pretensje do Pana Boga, że On nie dba o ich szczęście.
bo On nie dba o nasze szczęście. Pan Bóg nie dba o nasze szczęście. Pan Bóg nas uczy. Uczy miłości, uczy dawania życia, uczy zaspokajania potrzeb, a szczęście jest już potem tylko dla nas nagrodą za tę umiejętność. Nie żądaj ode mnie rzeźbiarza, abym ścigał piękno. Siądę bez ruchu, bo nie wiem, w którą stronę mam biec. Domagaj się ode mnie tylko tego, żebym ukształtował duszę, w których mógłby płonąć żar. I tu mi się zaraz przypominają słowa świętego Ignacego, założyciela jezuitów, świętego Ignacego z Loyoli, że jest bardzo mało ludzi na świecie, którzy zdają sobie sprawę z tego, co Bóg uczyniłby w nich, w ich życiu, gdyby całkowicie powierzyli swoje dusze Jemu, żeby On je kształtował w swoich dłoniach. Żeby On je kształtował w swoich dłoniach. Bóg nie zajmuje się zapewnianiem nam szczęścia. My tego od Niego często oczekujemy, żądamy wręcz, nie? A On z tym do nas nie przychodzi. On przychodzi do nas z chęcią, z dłońmi rzeźbiarza, garncarza, który lepi, kształtuje. Z tym On do nas przychodzi. Dlatego, że szczęście jest owocem tego kształtowania, a nie czymś, co może ktoś nam przynieść. Nawet Bóg nie może nas uczynić szczęśliwymi, jeżeli my się tego nie nauczymy. I ostatnie już zdanie, właśnie akapit krótki. Przypomniałem sobie także, co kiedyś mówił mi ojciec. Żeby mieć drzewko pomarańczy, muszę się posłużyć nawozem. Muszę kopać ziemię motyką, a czasem nawet obcinać gałęzie. Właśnie strategie są różne. I tak wyrasta drzewko, które potrafi wydać kwiaty. A ja, ogrodnik, przekopuję ziemię, nie troszcząc się o kwiaty ani o szczęście. Gdyż aby drzewko zakwitło, musi wpierw wyrosnąć. A żeby człowiek był szczęśliwy, musi najpierw istnieć człowiek. Tak, tak. Znaczy to oczywiście nie... Znaczy chciałem też to zacytować dla właśnie doprecyzowania tego, co mówiłem na początku, że kiedy mówiłem właśnie też o tym, nie, że celem naszego życia powinno być szczęście, to miałem na myśli właśnie to, że to ma być ostateczny efekt, jakby to, tak jak drzewo się sadzi po to, żeby były... owoce, jabłoń, na przykład, żeby jabłka były. Nie? Po to się sadzi jabłoń, żeby były jabłka. Nie? I po to się narodziliśmy, żeby być szczęśliwymi w tym znaczeniu. Natomiast celem naszego życia, i o tym sobie powiemy, celem już takim konkretnym, który realizujemy na co dzień, to jest zaspokajanie tych trzech potrzeb, o czym powiemy sobie na następnym wykładzie, kiedy będziemy mówić o miłości. Natomiast rzeczywiście żyjemy po to, żeby być szczęśliwymi. Natomiast nie osiąga się tego poprzez dążenie do szczęścia, tylko poprzez uczenie się miłości, a to zawiera się w zaspokajaniu tych trzech potrzeb, pokrywa się ze zaspokajaniem tych trzech potrzeb i w ten sposób osiągamy szczęście. Czyli de facto cel naszego życia. Tylko, że to jest cel życia, a nie cel działań naszych. Natomiast jest to cel nauki. O, to prędzej tak, nie? Że uczymy się, ale uczymy się miłości. Po to, żeby otrzymać nagrodę w postaci szczęścia. Tak. No, ale najpierw musi być człowiek, to co powiedział Saint-Exupéry. Człowiek, nie? I de facto, no, ja też traktuję te nasze tutaj wykłady jako taką naukę, studium, co znaczy być człowiekiem de facto. Kiedy człowiek jest sobą? Kiedy człowiek jest sobą? Takie też mi przyświeca jakby intencja.
Czy bardzo coś jeszcze ktoś miał tutaj? Ja. Mhm. Była ta dygresja po Loyoli i oddać się w ręce Boga, tak? A jaką swoją potrzebę spokoju oddajeć się w ręce Boga? Przynależności, też uznania, ale też rozwoju, też wolności na przykład, nie? Dla mnie na przykład oddanie się w ręce Boga jest równoznaczne z odzyskaniem wolności, bezpieczeństwa, wszystkie, właśnie całe mnóstwo potrzeb. Nie? Nawet teoretycznie oddając się w ręce Pana Boga, nawet są takie przykłady ludzi, którzy nawet nie jedli, tak byli oddani Panu Bogu, że nawet nie musieli jeść. Nie? Czyli potrzeb takich pożywienia nawet, jakby mieli zaspokojone potrzeby pożywienia nawet poprzez relacje z Panem Bogiem. Także tak, no. No, już taka prosta sytuacja teraz. Ja mam potrzebę jeszcze zostać, posłuchać, ale może prosił mnie, by było o swoje 30, już 20 minut. Spóźnię. Znaczy to akurat znowu mówimy o strategiach, nie? Znaczy, no tu akurat, znaczy tu za tym się kryją oczywiście potrzeby, nie? Ale to rzeczywiście, no, że już teraz faktycznie to jest też sygnał, że powinniśmy kończyć, że to będzie najsłuszniejsze, bo natomiast rzeczywiście tak jest, że często musimy, wybieramy po prostu między zaspokojeniem tej potrzeby, a tej, nie? Wybór, właśnie. Mamy ciągle wybór i dokonujemy tych wyborów, nie? I teraz właśnie chodzi o to, żebyśmy te wybory dokonywali jak najmądrzej, nie? No, także dobrze, kończymy. Na koniec podziękujmy może też Panu Bogu za to nasze spotkanie pierwsze. Powierzmy się też Jemu, krótko mówiąc, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. I lubię zawsze na koniec też udzielać błogosławieństwa, ponieważ właśnie, tak jak wiemy, błogosławieństwo to znaczy właśnie dawanie szczęścia, czy życzenie szczęścia. Dlatego lubię na koniec różnych spotkań błogosławić, bo to właśnie po prostu to oznacza, nie? Takie właśnie życzę wam szczęścia, chcę waszego szczęścia. Także błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech stąpi na was, pozostanie na zawsze. Amen. Do zobaczenia.